W sobotę polskie podium w Wiśle. Pierwszy Dawid Kubacki, drugi Kamil Stoch, trzeci Piotr Żyła, a dalej czwarty Tomasz Pilch, szósty Stefan Hula i aż 10 polskich skoczków w 30. Dzisiaj na skoczni imienia Adama Małysza drugi konkurs rangi letniego Grand Prix, na który zapraszają Przemysław Babiarz i Stanisław Snopek. Lista startowa uszczuplona dzisiaj do 40 nazwisk bez polskiej grupy krajowej, a więc pozostało nam 7 biało-czerwonych, ponieważ kolejność na liście wynika z kolejności we wczorajszych zawodach, więc Polaków będziemy dopiero obserwować z dalszymi numerami, z 27 Klemens Murańka, z 28 Paweł Wąsek, no i pod koniec stawki 35 numer ma Stefan Hula, no i kończyć będzie czwórka biało-czerwonych Tomasz Pilch, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Kto by przed tym weekendem przewidział, że po zredukowaniu całej grupy krajowej do siódemki w siódemce zabraknie Macieja Kota, Jakuba Wolnego albo Aleksandra Zniszczoła. No ale Maciek, najmocniejszy z nich był wczoraj 20 i to było za mało, bo trzeba było zająć 14 miejsce. 14 był wczoraj. Klimek Murańka i był najgorszym z siódemki. Rozpoczynamy z 12 platformy startowej. Gdy patrzymy na listę startową, to może ona nam się pomylić na pierwszym miejscu z wynikami konkursu sprzed roku, bo z jedynką Timi Zaj, zwycięzca zawodów tutaj na skoczni imienia Adama Małysza w roku 2019. W zimie był szósty, tymczasem w piątek był ósmy, ale wczoraj wybitnie mu nie poszło. 33 dopiero, a więc tylko jedna seria. Timi Zajc w powietrzu. I to jest ten Timi Zajc, którego oglądaliśmy przed rokiem, który zajmował miejsca na podium, który zwycięstwa już zaliczał w Pucharze Świata. 133,5 metra. Efektowny początek w wykonaniu Słoweńca. Przebudził nam się Timi Zajc. No, wczoraj po prostu trafił na fatalne warunki dla siebie, trudne. W pierwszej kolejce 108,5 metra i poza 30. Wspaniały skok Timi Zajca, który otworzył dzisiaj ten konkurs. Rozpoczął rywalizację na skoczni Adama Małysza. On w serii próbnej dzisiaj miał czwarty wynik. W tej serii próbnej najdalej pierwsze miejsce zajął Dawid Kubacki. Polacy skakali bardzo dobrze. Decker Wind, teraz Amerykanin z drugim numerem startowym. 41 w prologu, wczoraj 40. No i znacznie przed punktem K ląduje Amerykanin. 12 platforma startowa, wiatr cały czas pod narty. Podczas skoku Timiego Zajca to było pół metra na sekundę, teraz nieco słabszy podmuch, 0,3 metra na sekundę podczas skoku Amerykanina, będzie więc miał mniej od Słoweńca odjętych punktów, no ale skoczył tylko 112,5 metra. Dla niego oczywiście marzeniem byłby awans do serii finałowej i zdobycie punktów do klasyfikacji letniego Grand Prix. W każdym razie powiedzenie, że biednemu zawsze wiatr w oczy wieje, w skokach narciarskich nie ma zastosowania. Z numerem trzecim Daniel Huber ma w swojej karierze już zwycięstwa w letnim Grand Prix. W 2018 roku wygrał w Hinzenbach. 18 zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Teraz potrzebuje 132 metrów, ale chyba mu troszkę z tyłu wieje. A on mimo to daleko, daleko za tyłami jego nart. Pozostała czerwona linia oznaczająca punkt K, 125 metrów Daniela Hubera. No i popatrzmy, co się z wiatrem działo. Ma doliczone punkty, bo rzeczywiście biało z tyłu. 1,8 punktu, 18 u wszystkich sędziów. No, z Timim Zajcem naturalnie nie ma prawa wygrać. Traci do niego 10,7 punktu. Jest drugi. Zajc, Huber, trzeci Decker Dean. Teraz jeden z najwyższych w stawce, Luka Roth. Niemiec w piątkowym prologu był 34, wczoraj też bez punktów, na miejscu 39 po skoku na odległość 112 metrów. Dzisiaj w serii próbnej 116,5. No i teraz także słaby skok, jeszcze krótszy od tego, który oglądaliśmy w serii próbnej. Prędkości na progu widzimy powyżej 88 km na godzinę przy tej 12 platformie startowej.
W tej chwili w Wiśle 21 stopni Celsjusza, wilgotność 77%, niebo zasnute chmurami, ale niecałkowicie od czasu do czasu przedzierają nam się tutaj promienie słońca. No i mamy nadzieję, że taka pogoda utrzyma się do końca. 111 metrów i trzecia jak na razie lokata Luki Rota. Niemiec jednym z najwyższych w stawce, a Wladimir Zagrawski jednym z najniższych w stawce. Bułgar, niegdyś mistrz świata juniorów przed 9 laty. 41 wczoraj, 32 w piątek. No nie wydaje się, żeby był bliski swojej optymalnej formy. Lekko podnarty, wieje. Potrzebował, by objąć prowadzenie 134 metrów, tymczasem zabrakło mu metra do punktu K. 119 metrów, tyle uzyskał Wladimir Zagrawski. Piąty zawodnik na liście startowej. No myślę, że jest szansa, że te 119 metrów wystarczą Bułgarowi, aby awansować do serii finałowej. I to nie był zły skok, a za chwilę Klemens Leitner, kolejny z podopiecznych nowego trenera austriackiej kadry skoczków, czyli Andreasa Witthölzla, który przejął kadrę po Andreasie Felderze. Ale Klemens Leitner akurat spisuje się tutaj słabo. 39 był w piątkowym prologu, wczoraj niewiele lepiej, 38. No i teraz tak, że to był słaby skok, wylądowany przed 115 metrem. Wiatry lekko sprzyjające o sile niespełna 0,2 metra na sekundę. Odległość 112,5 metra. Noty za styl 16,5, 17 punktów. No i tutaj przypomnę piątkę sędziów na stanowiskach oceniających styl. Pascal Malek z Francji na pierwszym, dalej Marek Pilch, polski sędzia. Jan Bayer z Czech, Andrzej Galica, drugi nasz sędzia punktowy. No i Tomasz Kublicz z Austrii, a Klemens Leitner, jak widzieliśmy, słabo dopiero na miejscu czwartym. No i niewielkie szanse awansu do serii finałowej. A teraz 21-latek ze Słowenii, Lovro Kos. Wczoraj 35 pozycja, w piątek był 31 w prologu. Wieje z tyłu. Wylądował, ale zabrakło wielu metrów do tego 120 metra. Nieźle spisywał się w zimie w Pucharze Kontynentalnym. Był dwa razy drugi w Lahti, a teraz 111,5 metra. Noty po 16,5 punktu dość zgodnie sędziowie potraktowali reprezentanta Słowenii. Daje mu to w tej chwili czwarte miejsce, ale z znaczną stratą punktową. Timi Zajc przed Danielem Huberem. 23-letni Niemiec Martin Hamann jako kolejny zajął miejsce na belce startowej. Przed rokiem był tutaj 50, wczoraj 31, więc jest pewien postęp, no ale warto wspomnieć, że był 10 w prologu, a w jednym ze skoków treningowych miał nawet 136,5 metra. Teraz Martin Hamann ląduje w okolicach punktu K, w okolicach 120 metra, mimo iż wiatr miał niesprzyjający i to dość mocny, 30 metra na sekundę, zdołał skoczyć 121,5 metra, a zatem to trzeba ocenić jako bardzo dobry skok w tych warunkach skoczka niemieckiego. 118,5 to jest nota, jaką uzyskał po zsumowaniu tych wszystkich punktów, bonifikata za wiatr. Noty za styl łącznie 52 punkty, no i Hamann przegrywa tylko z Zajcem i z Huberem. Z dziewiątką Matthew Soucoup, reprezentant Kanady. Wczoraj 45. Przedostatni, w piątek 37 w prologu. Wieje z tyłu. Krótki skok. Wczoraj oddał jeden w konkursie 96,5 metra, dzisiaj w serii próbnej 100 metrów, a teraz 95. Pamiętam, byliśmy w Calgary w 2007 roku na Mistrzostwach Świata w wyżwiarstwie figurowym i te skocznie jeszcze z igrzysk z 1988 roku nie bardzo nadawały się do rozgrywania zawodów. Wiatry cały czas z tyłu skoczni, ale sędziowie nie decydują się na jakiś tutaj manewr z belką startową, na jej podwyższenie. Andrew Urlaub, Amerykanin, ma już zielone światło. On wczoraj był 42, 35 w prologu.
niezła prędkość na progu, no ale przy tych niesprzyjających wiatrach nie za bardzo poradził sobie Amerykanin. Czwarty podczas Pucharu FIS w Zakopanem na Wielkiej Krokwi w styczniu tego roku. Skoczył tam nawet 135 metrów, no ale tam oczywiście konkurencja była słabsza. Wyższe belki, większe prędkości najazdowe. Tutaj Amerykanin 107,5 metra, no i jest dziewiąty. Wyprzedza tylko Matthew Soucoupa. 10 zawodników za nami w klasyfikacji z dużą przewagą na czele. Timmy Zajc przed Danielem Huberem, a my byśmy chcieli wrócić do wczorajszego zakończenia zawodów, do burzy. Posłuchajmy wypowiedzi reprezentantów Polski. Dawid, chyba odlecimy. Chyba tak. Słuchaj, Stoch Kubacki w Szczyrku ty wygrałeś. Prolog z kolei dla Kamila Stocha, teraz Dawid Kubacki. I tak może być do końca roku, zdaje się, bo jesteście w kapitalnej formie. No widzisz, no młody, obiecujący talent depcze mi po piętach. Wczoraj się mu udało. Dzisiaj się nie dałem, chociaż też dzielnie walczył w drugiej serii, bo widziałem ten skok i naprawdę, naprawdę super. No ale cóż, no można się tylko cieszyć, obyśmy tak sobie walczyli. Piotrek Żyła mówi, nie trzeba mi parasolki, nie trzeba, bo ty jesteś twardy gość, tak? Ja mam klapki. Ja jestem gotowy na każdą pogodę. A, czyli prognozy widziałeś? Tak, ja wiedziałem, co się święci. Aha. Czy kiedykolwiek byłeś świadkiem takiego podium w takich warunkach? Nie, no warunki były dobre, jak my skakali. Teraz trochę pada, ale to fajnie, bo tak przynajmniej jest, fajnie ochłodziło, fajnie, kurde, elegancko. Trochę letniego deszczyku. Tomek Pilch walczy z parasolką, w zasadzie tej parasolki już nie ma. Tomek, co to za konkurs był? Konkurs jak trening, podszedłem do tego na spokojnym luzie. Skoki dzisiaj, taki naprawdę fajny mój dzień był i skoki były ok, zawsze tam jest się do czegoś przyczepić, ale taki bardzo pozytywny dzień. Skoczkowie targani pod muchami burzy. Wczoraj zaczęło się od słońca, zakończyło burzowo. Dzisiaj zmienna pogoda, ale na razie jeszcze bez deszczu. Mam nadzieję, że to się utrzyma, że nie będzie różnic, które mogłyby wypaczyć wyniki konkursu. 10 skoczków oddało swoje skoki w pierwszej serii na czele Timmy Zajc po tym 133,5-metrowym skoku, a z 11 numerem Andreas Schüller. Wczoraj 36. ex aequo notabene z naszym reprezentantem, z Kacprem Juroszkiem. Wieje mu lekko z tyłu. No i Szwajcar ląduje kilka metrów przed punktem K. 114 dokładnie. Ta trójka Szwajcarów, czyli Amman, De Schwanden, no i Peyer, wczoraj mocna. Schiller był daleko. I dzisiaj też będzie chyba nie najwyżej. 114 metrów jest piąte, ale te różnice punktowe ogromne. On traci 19 punktów do lidera, do Timiego Zajca. Pozostaje 12 platforma startowa, lekko niesprzyjający wiatr. 40 zawodników, przypomnijmy, na liście startowej, a zatem trwa ta walka, aby nie znaleźć się w tej dziesiątce, której już dzisiaj w drugiej serii nie zobaczymy. O to też na pewno walczy Rumun Daniel Andre Kacina, którego teraz oglądamy. No, prędkość na progu niezła, ale jeszcze technika dość surowy jest Rumun, jeśli chodzi o skoki narciarskie. Walczy ambitnie, no ale musi jeszcze sporo popracować. 101 metrów. Krócej skoczył tylko Matthew Soucoup ze Stanów Zjednoczonych. No a tymczasem teraz patrzę na korektę tego uśrednionego pomiaru wiatru. 1/10 metra na sekundę pod narty miał Rumun, a zatem będzie miał odjęte, jak widzimy, 1,5 punktu. No i mimo wszystko jednak Kanadyjczyka zdołał wyprzedzić. No i dla niego jest to już pewien sukces, bo w prologu w piątkowym, jak i wczoraj, zajmował miejsce ostatnie. Anders Hare, Norweg z 13. Chyba w nie najwyższej formie, bo wczoraj 43, w piątkowym prologu 40. Wieje pod narty, bo musiałby skoczyć o 3 metry dalej od Timiego Zajca, żeby go wyprzedzić. Ale Hare wylądował gdzieś w okolicach 115 metra. Debiutował w Pucharze Świata w Engelbergu w 2019 roku. Niełatwo jest przedrzeć się do reprezentacji Norwegii. Teraz 114 metrów. Sporo punktów odjętych za wiatr pod narty, 0,5 metra na sekundę. Co powoduje,
że wylądował na 10 miejscu, a skoki oddało 13 zawodników. Numer 14 to aktualny mistrz świata juniorów z Oberwiesenthal z lutego tego roku, Peter Reisinger z Austrii. W piątek zdyskwalifikowany za niewłaściwy kostium, no a wczoraj ostatni z punktem 30 w zawodach letniego Grand Prix. Przed punktem K zdecydowanie ląduje Reisinger. Wczoraj niezły pierwszy skok 119,5 metra, ale drugi 115,5 zakończony upadkiem. Jedyny jak na razie upadek podczas tego weekendu skoków na skoczni Adama Małysza w Wiśle. Teraz 112 metrów. Wiatr z tyłu minus będzie miał zatem dodanych trochę punktów, nieco ponad 2 punkty do noty za styl i odległość. No ale to łącznie daje mu dopiero 7 miejsce. Timi Zajc cały czas prowadzi, bo w świetnym skoku na odległość 133,5 metra z awansem do serii finałowej także Huber, Hamann i Zografski. Reisinger, mistrz świata 2020. Dawid Ziegel, mistrz świata juniorów, naturalnie juniorów. 2016, cóż to jest 4 lata? No, 4 lata to jest cały cykl olimpijski, więc można powiedzieć, że takie małe sportowe pokolenie. Ziegel wraca po kontuzji. Nieźle mu się tu chyba w Wiśle skakało. W 2018 roku był w zimie 13. Teraz trudniejsze warunki dla Niemca. Powiało z tyłu, wystarczyło 128,5 metra. No łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. Ziegel skacze 110,5. Będzie miał wprawie gdzie dużą rekompensatę, 9,3 punktu za wiatr z tyłu. No ale na które mu to miejsce pozwoli? No na piąte, za Zografskim, przed Schülerem. Jakie są szanse, żebyśmy go zobaczyli dzisiaj po raz drugi? Wszystko zależy od rywali. Tak, te różnice punktowe są niewielkie. Bardzo dużą znaczenie, dużą rolę odgrywa wiatr. I te punkty dodane bądź odjęte. Gregor Schlierenzauer pokazał nam się już tutaj na belce startowej. Jest zielone światło dla doświadczonego 30-letniego skoczka z Austrii. 13 wygranych zawodów rangi letniego Grand Prix. 53 wygrane w zimowym Pucharze Świata. No i ładny skok Gregora Schlierenzauera. Pewny awans do serii finałowej. Co nie było takie pewne w poprzednich dniach, bo w piątkowym prologu był dopiero 30, a wczoraj 26. Teraz przy lekko sprzyjającym wietrze, to było nawet niespełna 0,1 metra na sekundę, skacze 119,5 metra. Ostatni na razie z kwalifikacją, czyli piąty spośród tych, którzy już skakali. Dawid Ziegel miał 110,5, a zatem o awans dzisiaj Gregor Schlierenzauer może być spokojny. Jest na razie na miejscu czwartym, nota 112,1 punktu, a zatem dość znaczna strata do prowadzącego Timiego Zajca. No tak, wciąż nie mogę się przyzwyczaić, że nikt nie jest ani 50, ani 40, ale tylko, ani 46, ale tylko 40. Stąd ta pozycja Ziegela to już jest pewny awans do finałowej serii. 10 odpadnie. Wieje znów pod narty, a skacze Jan Herl z Austrii. Skacze nieźle. Za punkt K. Dobry sezon zimowy. Podium Pucharu Świata w Engelbergu. To na razie największy sukces w jego karierze. Teraz 121,5 metra. Wczoraj zajął 25. pozycję. W piątkowym prologu był 32. A teraz Jan Herl czwarty i oczywiście zobaczymy go w finałowej serii. No, za chwilę kolejny ze Słoweńców. Przypomnijmy, obok Polaków także Słoweńcy i Austriacy mają tutaj 7 skoczków na liście startowej. To oglądany Ziga Jelar. W październiku skończy skoczek z Krania 23 lata. Wczoraj był 24. Skoczył 117,5 i 120 metrów. No, popatrzmy na jego dzisiejszy skok. Poniżej 88 km na godzinę na progu i wydaje się, że przed punktem K wylądował Słoweniec, chociaż miał lekko sprzyjający wiatr. To było 30, a nawet teraz po korekcie widzę 40 metra na sekundę, stąd ta odległość 116,5 w tych warunkach nie jest zbyt imponująca. Ostatni sezon zimowego Pucharu Świata skończył na najlepszej dla siebie 28 pozycji. 200 punktów zgromadził, był między innymi na podium drugi w Lillehammer. Tutaj jest dopiero 9, a to oznacza, że nie ma jeszcze zapewnionego awansu do serii finałowej. Wskoczył do tej serii Andreas Schiller ze Szwajcarii. Wojtek Sztursa, 19 numer startowy. 23 wczoraj, dla tego zawodnika to niezła pozycja. W piątek w prologu był 38.
wieje pod narty. Proszę zobaczyć, że trzeba by skoczyć 139,5 metra, a więc znacznie dalej niż wynosi i letni, i zimowy rekord skoczni imienia Adama Małysza. Zimowy to 139, ten letni 137,5. Do Fanemela należy nawet 140, a więc rzeczywiście ma dobre warunki do skoku teraz Wojtek Sztursa. No i osiągnął, wydaje mi się, punkt K, więc to był skok przyzwoity. Pytanie tylko, ile punktów zostanie mu odjętych. 120,5 metra Wojtek Sztursa, 7,1 punktu odjęta. Noty 17, pojawiły się też noty 17,5 punktu dla reprezentanta Czech. Jest 20 na liście startowej, w tej chwili na 7 pozycji, awansował do serii finałowej. Proszę Państwa, dzisiaj finał Ligi Mistrzów w piłce nożnej. A, przecież tak, jeszcze tak, bo on był 19. Tak, do finału Ligi Mistrzów jeszcze nawiążemy, ale na razie zobaczmy na skok kolejnego z Norwegów, Robina Pedersena. Przed rokiem był tutaj 20, w prologu 21, wczoraj 22. No i też gdzieś w okolicach punktu K ląduje Norweg, który lepiej radził sobie tutaj w Wiśle w warunkach zimowych. W listopadzie ubiegłego roku był 9. Cały sezon Pucharu Świata zimowy skończył na miejscu 29. 117,5 metra przy wietrze pod narty, pół metra na sekundę. No zobaczymy, czy to wystarczy, aby zapewnić sobie awans do serii finałowej. To nie był zbyt dobry skok. Robin Pedersen wyraźnie nie jest jeszcze w swojej najlepszej dyspozycji. No ale ósme miejsce, ten awans do serii finałowej mu gwarantuje. No dzisiaj wydarzeniem oczywiście sportowym dnia jest finał Ligi Mistrzów Bayern Monachium PSG z udziałem naszego Roberta Lewandowskiego. Posłuchajmy, jak spodziewają się, jak przewidują nasi skoczkowie, kto wygra tę pasjonującą rywalizację. No Bayern. Bo? No bo tam Robert gra, nie? Według mnie to Bayern zostanie zwycięzcą Ligi Mistrzów. To, co pokazują w dotychczasowych meczach, myślę, że zdecydowanie plasuje ich na miejscu faworytów. 50-50. Myślę, że są szanse. Nie wiem, nie znam się na tym. Poziom jest bardzo wysoki. Wiele zespołów nowych podłączało, to też jest ciekawe bardzo. No ale Bayern wygląda zdecydowanie na taką bardzo silną, bardzo poukładaną drużynę. I nie jestem aż takim ekspertem piłki nożnej, ale wydaje mi się, że oni są tutaj większym faworytem do wygrania. Uwielbiam grać PSG w FIFA, więc z jednej strony byłbym za PSG, no z drugiej strony jednak mamy Roberta w Bayernie, więc i tak będzie dobrze jak dla mnie. No. Ten klub lubię i ten klub lubię. W Bayernie jest Lewandowski, myślę Polak jest, także postawię na Bayern. Bayern to była taka druga moja ulubiona drużyna po Barcelonie. Jak właśnie był Barcelona, Bayern, no to gdzieś sercem byłem za Barceloną, a rozumem jednak za Bayernem. Ja myślę, że Bayern wygra, Lewandowski zmiecie wszystkich. Formę ma, dobry jest. Tak, no jest najlepszy na świecie. No, znaczy, no wiadomo, jeden z lepszych na świecie, no bo wiadomo, dużo ich jest na bardzo dobrym poziomie, na takim, można powiedzieć, super poziomie. No i Robert taki poziom prezentuje. Bayern. Bo jesteś trenerem Polaków, a w Bayernie gra Robert? Ja nie, ale nie lubię Neymara. No cóż, Piotr Żyła, którego właśnie w tej chwili oglądamy, też jest jednym z najlepszych na świecie. Wczoraj trzeci, dzisiaj kto wie. 20:05. Od tej godziny w TVP Sport rozpoczniemy przedmeczowe studio, a o 20:55 w jedynce mecz. Wiktor Polaszek, mistrz świata juniorów z 2007 roku na belce startowej. Wczoraj 19 pozycja, w piątek 20. Chyba w nie najgorszej formie. Dzisiaj podczas serii próbnej 127 metrów. Wieje mu pod narty. Niezły skok. Tylko w jakich warunkach, bo dużo zależy od tych wszystkich przeliczników. Dokładnie w punkcie K wylądował Wiktor Polaszek.
Nie zmieniliśmy długości rozbiegu, to wciąż jest 12 belka startowa. Sędziowie jak pod sznurek wszyscy dali notę 17,5 punktu. Szósta pozycja Wiktora Polaszka i pewny awans do finałowej serii, a więc już Wojtek Sztursa, dwaj Czesi już w tej finałowej serii są. Cały czas pierwszy na liście oczekujących Słoweniec Žiga Jelar, a teraz jego rodak Andrzej Laniszek czeka już na zapalenie zielonego światła przez Borka Sedlaka. Sandro Pertile, przypomnijmy, jest nowym dyrektorem Pucharu Świata, zastąpił Waltera Hofera, a Borkowi Sedlakowi pomaga Sandro Sambugar. Andrzej Laniszek już w powietrzu. O, ładny skok, wylądowany poza punktem K. Ostatnio mieliśmy kilka tych skoków trochę bliższych, a teraz Andrzej Laniszek wyłamał się skacząc dalej. To jest 123,5 metra. Goraz Bertoncelli, który nadal prowadzi słoweńskich skoczków, jak widzimy z tej próby, dosyć zadowolony. Ładne lądowanie telemarkiem, noty za styl 18, nawet 18,5. Dał tutaj Pascal Malek z Francji 118,4 za nota łączna Słoweńca. Odjętych 2,4 punktów za wiatr i czwarta pozycja jak na razie. Timi Zajc niezmiennie skakał z pierwszym numerem, objął prowadzenie i cały czas zajmuje to pierwsze miejsce. Numer 23 na belce, a najpierwszy z Polaków z numerem 27. To konsekwencja wczorajszych wysokich pozycji reprezentantów Polski. Całe polskie podium to wczoraj. A my oglądamy Czestmira Koziszka. Wczoraj 18. No i to był dobry skok Koziszka. Mówiłem o tym, że i Sztursa, i Polaszek zakwalifikowali się do serii finałowej. Wygląda na to, że Koziszek to również uczynił. 122,5 metra. Niewielkie odjęcie za wiatr pod narty. Noty 18, 18,5. Są też noty 17,5 punktu. No i Koziszek jest na piątym miejscu. Wciąż klasą dla siebie Timi Zajc. On był z numerem pierwszym startowym i wciąż prowadzi i chyba długo będzie prowadził. Tymczasem numer 24, najmłodszy uczestnik tych dzisiejszych zawodów, Dawid Hagen, 18-latek z Austrii, 15 w prologu, wczoraj 17, dość równo tutaj skacze, ósmy zawodnik ostatnich Mistrzostw Świata Juniorów. No i teraz piękny skok młodego Dawida Hagena. To było ponad 125 metrów. Wiatr sprzyjający pod narty o sile niespełna 0,4 metra na sekundę, odległość 127 metrów. To druga jak na razie odległość tego konkursu, dalej 133,5. Skoczył tylko prowadzący Timi Zajc. Drugi jest w tej chwili Daniel Huber, który miał 2 metry krótszą odległość. Zobaczymy więc, czy wyprzedzi go Dawid Hagen. Jednak nie, bo miał więcej odjętych punktów za wiatr. No i w tej chwili dwaj Austriacy na miejscu drugim i trzecim. Drugi Daniel Huber, a trzeci Daniel Hack. Timi Zajc, Słoweniec na czele i to się nie zmieni przez dwóch kolejnych zawodników, bo to Słoweńcy. Peter Prewc z numerem 25. Zwycięzca turnieju czterech skoczni, Pucharu Świata. No i zwycięzca tu z Wisły z 2014 roku. Ale to był dobry skok. To było 124,5 metra. Peter Prewc wczoraj 16, w piątek się prezentował nieźle w tym prologu, zajął 6 miejsce. Niewielkie odjęcie, bo wiatr leciuteńki pod narty. Noty wysokie i jest na 4. miejscu, a zatem Timi Zajc, Daniel Huber, Dawid Hagen i Peter Prewc. Pierwsza czwórka. Słoweńcy i Austriacy na czele, a za chwilę kolejny ze Słoweńców. No jedna z rewelacji na pewno tego weekendu ze skokami narciarskimi na Igilicie w Wiśle. Niespełna 19-letni Jan Bąbek z Lubna. Zaskoczył tu wszystkich w prologu. 128,5 metra i czwarta lokata. Wczoraj nie udał mu się pierwszy skok, ale drugi 128 w drugiej serii dał mu szóstą lokatę. No i potwierdza swoje wysokie możliwości. Może nie był to aż tak odległy skok jak podczas tego piątkowego prologu, ale zdecydowanie poza punktem K wylądowany. 123 metry. Wiatr sprzyjający 0,3 metra na sekundę. Będzie miał więc odjętych tam około 4 punktów od noty za styl i odległość. Duża zgodność, jeśli chodzi o stylu sędziów. 4 osiemnastki, jedna nota 17,5 punktu. Łączna 115,6 i siódma jak na razie pozycja dla Jana Bąbka.
Jeżeli w drugim skoku się spisze tak jak wczoraj, dużo lepiej, to może być awans. Zostało 14 do końca, połowę z tej stawki to Polacy. Pierwszy z naszych, Klemens Murańka, wczoraj 14. W piątek w prologu jeszcze lepiej, bo siódma pozycja. Wczoraj 124,5, 120,5, teraz wieje mu pod nart. I piękny skok Klimka. Ponad 125 metrów Klemensa Murańki. ...128 dokładnie, wysokie noty, 18,5 punktu. Odjęcie 2,6 punktu. I Klemens na drugim miejscu. Za Timim Zajcem ze stratą 8,7 punktu. Wyprzedza Daniela Hubera, Dawida Hagena, Petera Prewca. No, bardzo dobra forma Klemensa Murańki, a za chwilę jego młodszy kolega z reprezentacji, 21-latek z Wisły, Paweł Wąsek. Wczoraj Polacy zdobyli rekordowe 384 punkty, zliczając dorobek 10 naszych zawodników. Najlepszy wynik w historii letniego Grand Prix. Paweł Wąsek, wiatr lekko sprzyjający, niezła prędkość na progu. No, troszkę zabrakło tutaj odległości. Poprawne lądowanie tylemarkiem. Wiatr pod narty, niespełna 0,2 metra na sekundę. 1 metr za punktem K wylądował Wiślanin, to jest 121 metrów. Pewny więc awans do serii finałowej, no ale będzie poza na pewno czołową trójką na tym etapie rywalizacji. Paweł Wąsek, szósty zawodnik Mistrzostw Świata Juniorów z ubiegłego roku. No, w tym ubiegłym sezonie letnim był czwarty w Hakubie, on tylko tam nawiązał walkę w pierwszym konkursie z koalicją Japończyków. Tutaj na razie na miejscu 11. Brązowy medalista Mistrzostw Świata z 2019 roku z olimpijskiej skoczni w Innsbrucku, Kilian Peyer. Wczoraj 12 i zaledwie był trzecim ze Szwajcarów, bo świetnie skakali Amani de Schwanden. Wieje lekko z tyłu. A mimo to bardzo dobry skok Peyera. Będzie miał dodane punkty, 125,5 metra, noty 18 i 18,5 punktu. Zobaczymy go prawdopodobnie w pierwszej trójce. Oczywiście Timiego Zajca nie wyprzedzi. Czy wyprzedzi Klemensa Murańkę? Wyprzedził. 127,8 o punkt. Wyprzedził Klemensa Murańkę Kilian Peyer. No, nie wyglądało mi podczas skoku Szwajcara, aby ten wiatr zawiewał mu z tyłu. To był bardzo dobry skok. A teraz numer 30. Najlepszy wczoraj, dość nieoczekiwanie ze Słoweńców, Rok Justin. Wczoraj 118 w pierwszym skoku, ale znakomity drugi, 127. Ósmy wynik drugiej serii właśnie, a pozwolił mu awansować na miejsce 11. Rok Justin, wiatr lekko z tyłu. No, w okolicach punktu K ląduje Słoweniec. To był słabszy skok od Kiliana Peyera, który według tych uśrednionych wskaźników wiatru skakał dokładnie w takich samych warunkach. 125,5, drugi aktualnie Kilian Peyer. 5 metrów krócej, 120,5 skacze Rok Justin. Wczoraj, jak mówiłem, 11, a w prologu 16. Dobra forma podczas tego lata doświadczonego już 27-letniego słoweńskiego skoczka. Tutaj na razie jest 9. 30 skoczków oddało swoje skoki. Popatrzmy na klasyfikację. Timi Zajc rozpoczął i nie oddaje prowadzenia. 7,7 punktu za nim Kilian Peyer, 8,7 Klemens Murańka. W czołowej dziesiątce także Huber Hagen, tak jak widzieliśmy, Peter Brewscy, Haman Laniszek, Justin i Jan Bombek. Drugi z biało-czerwonych, których do tej pory oglądaliśmy, Paweł Wąsek, na razie na miejscu 13, ale oczywiście z pewnym awansem do serii finałowej będą kolejne punkty do klasyfikacji letniego Grand Prix. Rozmawialiśmy tu przed tym konkursem z Andrzejem Wąsowiczem,
tutaj odpowiadającym za organizację tych zawodów w Wiśle. Zewsząd tutaj Wiślanie są chwaleni, komitet organizacyjny, że w tych trudnych warunkach pandemii doskonale poradzili sobie z organizacją tych zawodów najwyższej rangi i trochę zaczynają nam zazdrościć Niemcy i zastanawiają się podobno, czy nie przywrócić jednak zawodów w Klingenthal, które miały kończyć według pierwotnego kalendarza ten sezon letni, co pozwoliłoby jednak na zaliczenie tego sezonu i zaliczenie punktacji letniego Grand Prix w sytuacji, kiedy rywalizowaliby zawodnicy także i na drugim obiekcie. Tymczasem Kamil Stoch gotowy do podjęcia walki. No, tylko chyba ten zawodnik może tę walkę z nim podjąć. Wczoraj Dawid Kubacki pokonał Kamila Stocha w piątek w prologu o puchar TVP Sport. Kamil Stoch pokonał Dawida Kubackiego tydzień wcześniej podczas Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków w niedalekim Szczyrku. Dawid Kubacki pokonał Kamila Stocha, więc jest takie przekładanie z tych dwóch naszych gwiazd, dwóch naszych wspaniałych zawodników. To będzie ozdoba, myślę, i tego konkursu. Piotr Żyła też ma nabitą broń, nabity pistolet. A i Tomek Pilch wydaje się być w dobrej formie. 10 zostało, 5 z nich to Polacy. No, zobaczymy, czy trener Michał Doleżal zdecyduje się dla naszej trójki, która kończyć będzie rywalizację także na obniżenie rozbiegu. Podczas serii próbnej miałyśmy taką sytuację, że przed skokiem Piotra Żyły na życzenie trenera obniżono belkę do 8, ale później, jak się okazało, skoki Kamila Stocha i Dawida Kubackiego także były z 8 platformy startowej, ale już nie na życzenie trenera, ale decyzją sędziów. Dlatego, jak poinformował nas Andrzej Misiak z portalu skokinarciarskie.pl, nie doliczono Piotrowi Żyle tej bonifikaty za obniżoną belkę, ponieważ nie uzyskał 95% hill size, czyli skoczył poniżej 127 metrów. No, ale to taki tylko szczegół regulaminowy, który jesteśmy tutaj Państwu winni. Skoki narciarskie to taki piękny, prosty sport, ale jak zaczynamy liczyć, to można dostać szału. Moritz Behr, jedyny Niemiec w dziesiątce, dobrze skakał w tym sezonie w Pucharze Kontynentalnym. Wygrał m.in. w Klingenthalu. 10 wczoraj. Wieje mu lekko z tyłu. No i to było widać w tym locie. Wylądował przed punktem K, 116 metrów. Nie wydaje się, aby mógł dzisiaj powtórzyć wczorajsze osiągnięcie, czyli miejsce w pierwszej dziesiątce. Czy to 116 metrów da mu awans? Zaraz się przekonamy. Noty 17, 17,5 punktu. Niemal ucichło podczas jego skoku. Jest na razie 18. Co to oznacza? Że jest w drugiej serii, bo 21 taki awans uzyskało. Tym 21 jest Andreas Schiller. No, a 22, pierwszym oczekującym cały czas jeszcze z nadzieją niezmiennie Słoweniec Žiga Jelar. Tymczasem miejsce na belce startowej zajął już Filip Aschenwald, o którym mówiliśmy, że jest jednym z tych, którzy może włączyć się do rywalizacji o wygranie tych zawodów. On był trzeci w piątkowym prologu, wczoraj 9, ale tylko dlatego, że skakał w niekorzystnych warunkach w pierwszej serii. Drugi skok miał świetny. Filip Aschenwald już w powietrzu. O, ładny skok. Zdecydowanie poza punktem K. Ląduje skoczek austriacki. Miał wiatry w plecy o sile 0,2 metra na sekundę. Odległość w tych warunkach 123,5 metra. Nie będzie więc na razie w czołowej dwójce tych zawodów. Tutaj pozycja Timiego Zajca i Kiliana Pejera, myślę, jest niezagrożona, ale poczekajmy jeszcze na noty. 18, 18,5 punktu. Szósta jak na razie pozycja Aschenwalda. Traci do prowadzącego Timiego Zajca sporo, bo jednak 12,8 punktu. No i tak, mistrz świata juniorów Sander Fossan Eriksen z Norwegii. Mistrz świata juniorów Rezinger nie prezentuje wysokiej formy, natomiast ten Norweg może namieszać. Jedyny, który wskoczył wczoraj do pierwszej dziesiątki, teraz wieje mu troszkę z tyłu. Wystarczy 131 metrów, aby objąć prowadzenie. Eriksen jednak ląduje zdecydowanie bliżej przed punktem K. Będzie miał wprawdzie dodane 2,4 punktu, no ale nie, 3,5 punktu, ale cóż to jest? To są 2 metry. 2 metry wobec 116,5 metrów odległości powoduje, że Eriksen wprawdzie awansuje do serii finałowej, ale jego strata przed tą ostateczną finałową rozgrywką będzie jednak duża. Jest w tej chwili
18. Timi Zajc 7,7 punktu przed Kilianem Pejerem i o punkt jeszcze więcej nad Klemensem Murańką. No, nie przypominam sobie takiego konkursu, Przemku, aby zawodnik z numerem pierwszym prowadził od początku do końca pierwszej serii zawodów. Może dzisiaj będzie właśnie taki precedens. Na razie Gregor Deschwanden, który po 25. miejscu w piątkowym prologu wczoraj był niespodziewanie wysoko na miejscu 7. Drugi jego wynik, jeśli chodzi o starty letnie. Lepszy, tak jak mówiłeś, podczas serii próbnej był tylko kiedyś w Courchevel na miejscu 6. Jest już zielone światło dla Szwajcara. No i potwierdza, że jest w bardzo dobrej formie. To nie był tak długi skok, aby tutaj objąć prowadzenie, aby nawiązać rywalizację z Timim Zajcem, ale miał niekorzystne warunki. Blisko pół metra na sekundę wiatr wiejący w plecy i w tych warunkach te 119 metrów trzeba uznać za bardzo dobry rezultat. Gregor Deschwanden wczoraj 130,5 i 126,5 metra, ale w znacznie lepszych warunkach przy wietrze pod narty. Teraz ma dodanych 6 punktów. No i łącznie jak na razie 11 pozycja. Troszkę mnie niepokoi ten wzmagający się wiatr z tyłu akurat przed czołowymi zawodnikami. Zostało ich 6. 5 z nich to Polacy. Stefan Hula. Stefan Hula, najstarszy z naszych. Rocznik 1986. Nasz medalista olimpijski w drużynie z igrzysk w Pjongczangu. Teraz wieje mu naprawdę mocno z tyłu. 130 metrów wystarczy do objęcia prowadzenia. Stefan skacze powyżej 115, ale poniżej 120. Ile to dokładnie? 116 metrów. Będzie miał dużo dodanych punktów, 7,8. No to tak jakby mu dołożyć 4,5 metra do tej odległości 116 metrów. No ale tak, noty sędziowskie 16,5, 17. No i wyszła z tego 18 pozycja dla Stefana. No ale będzie w serii finałowej, może tam trafi na lepsze warunki i zdoła jeszcze poprawić swoją pozycję. No i ostatni, można powiedzieć, z reszty świata dzisiaj na liście startowej, czterokrotny mistrz olimpijski Simon Amann. 23-krotnie wygrywał zawody zimowego Pucharu Świata. No, w warunkach letnich triumfował 6-krotnie, wygrał cały letni cykl Grand Prix w 2009 roku i jest ostatnim zawodnikiem w historii, który po wygraniu letniego cyklu wygrał także Puchar Świata Zimowy. Simon Amann już na progu. Dobra prędkość. No, ale przed punktem kaląduje znów ten telemark taki niepewny. I wiatr w plecy o sile ponad pół metra na sekundę. Będzie więc spora rekompensata. 116 metrów, dokładnie taka odległość, jaką tu skaczący przed nim Stefan Hula uzyskał. Polak miał trochę gorsze warunki. Miał o punkt więcej dodane za wiatr. Noty za styl Szwajcara też tutaj bardzo kiepskie, bo jak widzimy to lądowanie, nie było tutaj telemarku, dosyć rozpaczliwe, 16 punktów. Tutaj chyba sprawiedliwie ocenili to sędziowie. No i jest za Stefanem Hulą na miejscu 20. No i pozostała nam już w konkursie tylko czwórka biało-czerwonych, która będzie się zmagać z tymi niekorzystnymi warunkami i z 12 platformą startową. Czwórkami Jan Bombek, dyskwalifikacja za strój. To jest ta informacja, która pojawiła się w tej chwili na belkę. Na belce szkoda, sympatyczny ten Słoweniec, no ale trzeba przestrzegać reguł. Wieje z tyłu Tomkowi Pilchowi. Jak on sobie poradzi w tych warunkach? Nieźle sobie poradził, bo lądował w okolicach punktu K. Ambicje miał na pewno duże, bo wczoraj czwarta pozycja, bo w piątek 11, teraz 121,5 metra. W tych warunkach to naprawdę dobry skok, doliczone 4,8 punktu za wiatr z tyłu. To tak jakby mu dodać jeszcze 2,5 metra, noty 18 punktów. No jest ósmy w tej chwili Tomek. No i pozostała nam już trójka, w której żyła Kamil Stoch i Dawid Kubacki, można powiedzieć ta eksportowa trójka naszych skoczków, którzy będą zmagać się z tą wysoko postawioną poprzeczką przez Timiego Zajca. 133,5 metra Słoweńca, ale on miał pół metra na sekundę wiatr wiejący pod narty. Miał odjętych z tego tytułu ponad 5 punktów. Teraz wiatr wieje z siłą pół metra na sekundę, ale w plecy. No i jest już zielone światło dla Piotra Żyły. Popatrzmy na jego skok. O, ładnie! Zdecydowanie poza punktem K ląduje gdzieś około 125 metra. No i teraz będziemy czekać 35 metra na sekundę. Wiatr wiejący w plecy, 125 metrów. Dokładnie taka odległość jak w serii próbnej do dzisiejszego konkursu.
Wczoraj trzecia lokata dla Piotra Żyły. W drugiej serii skoczył wczoraj 131, ale w znacznie korzystniejszych warunkach. I jak widzimy, nasz sztab szkoleniowy jest zadowolony z tego skoku. No i popatrzmy, druga pozycja, 129,1 punktu. Wyprzedza Kiliana Pejera o 6,4 punktu za prowadzącym cały czas Timim Zajcem. Ostatni będą pierwszymi, mówi Pismo Święte. Czy to się dzisiaj sprawdzi na skoczni? Na razie to pierwszy jest pierwszy, Timi Zajc. Ale skacze Kamil, nasz arcymistrz, który wczoraj oczarował nas tym drugim skokiem 136-metrowym. Wieje mu z tyłu skoczni, jak on sobie poradzi. Wystarczy 128. I jest no na pewno ponad 125, ale ile? Chyba 128 nie było, 125,5 metra. Ile będzie miał dodanych punktów za ten wiatr z tyłu? 4,7. Noty wysokie, pojawiają się 3,19. A więc sędziowie doceniają oczywistą klasę trzykrotnego mistrza olimpijskiego. Jest drugi, 4,4 punktu za Timim Zajcem w tej pierwszej kolejce, ale to jeszcze nie koniec tej kolejki. Tak, Kamil o 2 punkty bliżej prowadzącego Timiego Zajca od Piotra Żyły. No a zobaczmy, gdzie, na które miejsce wskoczy Dawid Kubacki w serii próbnej. Świetny skok z ósmej platformy, 127,5 metra, cały czas wiatry wiejący z tyłu. No i teraz będzie się z nim zmagał wczorajszy triumfator Dawid Kubacki już na rozbiegu. Dynamiczne wyjście z progu, ładna sylwetka w powietrzu i piękny daleki skok, około 130 metra. Dawid Kubacki potwierdza, że jest w znakomitej formie. Czy wieje z przodu, czy wieje z tyłu, on tutaj szybuje daleko. 131,5 metra, to tylko 2 metry krócej od Timiego Zajca, ale Polak miał wiatr w plecy. Troszkę on zelżał w porównaniu do skoków Kamila Stocha czy Piotra Żyły. To były 0,2 metra na sekundę. Ta bonifikata za wiatr nie będzie więc wielka, około 3 punktów. Ale 131,5, czy to wystarczy, aby wyprzedzić rewelacyjnego Timiego Zajca? Noty za styl 19 od całej piątki sędziów. A zatem wyższe tutaj noty od Timiego Zajca, ale tylko 0,5 punktu zyskał na notach. Jeśli chodzi o tą bonifikatę na wiatr, no tutaj zyskał znacznie więcej. No i teraz czekajmy. Cała ta pierwsza seria z 12 platformy. Jak głęboko napełni się ta klepsydra? Wyżej, wyżej, jest pierwszy! A zatem mamy lidera, 140,6 punktu i to zdecydowanie Dawid Kubacki o 5,1 punktu przed Timim Zajcem na miejscu trzecim. Kamil Stoch na czwartym, Piotr Żyła. No a w czołowej dziesiątce tej pierwszej serii mamy jeszcze szóstego, Klemensa Murańkę. A zatem ostatni został pierwszym, a pierwszy został drugim. Trzeci jest Kamil Stoch, który traci do swojego kolegi 9,5 punktu. Podobna sytuacja troszkę jak wczoraj. Ile można odrobić w finałowej serii? Zapowiada się pasjonująco. Polacy na pierwszym, trzecim i czwartym miejscu. Czy trzeba lepszej rekomendacji, żeby zaprosić na drugą finałową serię? Myślę, że nie, a w drugiej serii zobaczymy całą siódemkę biało-czerwonych, bo 11 jest Tomasz Pilch, 18 Paweł Wąsek, no i 21 Stefan Hula. Tak to wszystko przebiegało, 10 z 40 odpadło, nasza siódemka wciąż w grze, Jan Bombek zdyskwalifikowany. Ktoś na tym zyskał. Popatrzmy jeszcze raz, no bo ta trójka to jest poezja. Rozpocznie Kamil Stoch. On miał z nich najtrudniejsze warunki. On wyciągnął to 125,5 metra przy wietrze wiejącym z tyłu. Był telemark, wysokie noty. Teraz Timi Zajc. On rozpoczynał, on tu wygrał przed rokiem, pamiętamy. 133,5 to pozostało najdłuższym skokiem tej pierwszej serii. No i Dawid Kubacki, który nam szalenie zaimponował, też mu wiało troszkę z tyłu, ale on poleciał nad tym wiatrem troszkę jak kiedyś Adam Małysz. A zatem zapraszamy na drugą serię. Teraz przenosimy się do studia. Maciej Kurzajewski, jego goście. Posłuchajmy. Sponsorem programu był Insert, producent programów dla firm.
Sponsorem programu był Blachotrapez, producent systemów rynnowych Krop. Oficjalny sponsor reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Silne wzdęcia to także silny dyskomfort. Sięgnij po Espumisan Max. Espumisan Max to zwiększona dawka symetikonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości jest usuwany z organizmu. Espumisan Max. Ulga na silne wzdęcia. Przed wyjazdem obiecujemy bliskim, że wrócimy cali i zdrowi. Modele Hyundai z gamy i dbają o bezpieczeństwo i łączność, abyś spełnił obietnicę. Poznaj nowego i30 w salonach Hyundai. Uwielbiam aktywnie spędzać czas z rodziną i jednocześnie dbać o odporność. Gigantoletten Max dostarcza witaminy D3, potrzebnej, aby mieć mocne kości i zdrowe mięśnie, oraz by wspierać odporność. 9 na 10 osób poleca suplement diety Gigantoletten Max. Wstydź się, dziewczę, wstydź! Nie masz się czego wstydzić, ale widać, że byłaś zdenerwowana. Tak. Nie bardzo wiem, co z tym zrobić. Przed kolejnym etapem weź tabletki Positivum. Positivum działa podwójnie. Koi nerwy i ułatwia zasypianie. Dziękuję. A najbardziej za Positivum. Wspaniały finał. Pozytywne zakończenie. Positivum. Oszczędź sobie nerwów. Sport to zdrowie i świetna zabawa, ale tylko wtedy, gdy twoje ruchy są niczym nieograniczone i nic nie stoi na przeszkodzie, by bić nowe rekordy. Mistrzowską formę osiągniesz wyłącznie w najwygodniejszych sportowych ubraniach, a te już od poniedziałku czekają na ciebie w Lidlu i to w mistrzowskich cenach. Damskie i męskie buty sportowe tylko 39,99. Bluzy dla mistrzów i mistrzyń jedynie za 34,99. A spodnie dresowe dla sportowców w każdym wieku od 11,99. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Lidl. Więcej na radość z życia. Na Lotosie tankowanie jest proste jak bułka z parówką. Kupujesz minimum 25 litrów paliwa oraz kawę i dostajesz hot doga za 1 grosz. Twoje dzieci też. Kupuj tanio w Media Expert. Telewizor LG, Smart TV, 55 cali, technologia NanoCell, sztuczna inteligencja. Zapłać teraz 1100 zł, a resztę za pół roku. Zebrani tu ludzie nie mogą uwierzyć, że ich umyte patelnie wcale nie są czyste. Udowodnijmy to dzięki kapsułkom Ferry Platinum Plus. Dzięki technologii podwójnego działania usuwają uporczywy tłuszcz i pomagają przedrzeć się przez zmatowienie nagromadzone z czasem. To mówi samo za siebie. Naczynia czyste jak nowe z Ferry Platinum Plus. Produkt polecany przez Whirlpool. Numer jeden wśród Ferry, teraz dostępny w nowej odsłonie. Wybieram energię. Wybieram kolor. Wybieram plamoodporność. Wybieram Magnat Creative. Plamoodporną farbę do wnętrz. Soczysty pomidor, aromatyczna cebula. Tylko najświeższe składniki tworzą smak pysznych przekąsek dostępnych w Stop Cafe na stacjach Orlen. Wszystko co najlepsze od polskich producentów, również w wersji wegetariańskiej. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. To nie jest zwykła kawa. To kawa, która nie może się doczekać, żeby cię rozpieszczać. Tylko ciebie. MK Cafe Gold. Pierwsza kawa rozpieszczalna. Czym zachwyci cię Mazda CX-30? Przekonasz się, kiedy poznasz ją bliżej. Imponująco wyposażona Mazda CX-30 teraz już od 743 zł netto miesięcznie. Mazda. Drive together. Sponsorem programu jest PKN Orlen.
Sponsorem programu był PKN Orlen. Gola za golem. Robert Lewandowski! Bayern Monachium zagra w wielkim finale. Zdobywa mistrzostwo za mistrzostwem. Do pełni szczęścia brakuje mu tylko jednego. Robert Lewandowski o krok od wygrania Ligi Mistrzów. Neymar, Mbappé i spółka zrobią wszystko, by pokrzyżować jego plany. Liga Mistrzów. Finał. PSG Bayern. Dziś 20:55 w Jedynce. Prestiżowe zmagania o prymat na Starym Kontynencie. Najlepsi kolarze Europy, a wśród nich liczna reprezentacja Polski, będą rywalizować we francuskim Plouay. Na początek o medale powalczą specjalistki i specjaliści jazdy na czas. Mistrzostwa Europy. Poniedziałek 14:25 i 22:35. Nowy sezon i nowe nadzieje. Kuba Błaszczykowski chce przywrócić Białej Gwieździe dawny blask. Na inaugurację rozgrywek Wiślaków czeka trudny test w Białymstoku. PKO Ekstraklasa. Pierwsza kolejka. Jagiellonia Białystok, Wisła Kraków. Poniedziałek 17:30. Legia walczy o Ligę Mistrzów. Po zwycięstwie nad Linfield przed mistrzami Polski znacznie trudniejsze zadanie. Do stolicy wraca ich były trener Henning Berg. Eliminacja Ligi Mistrzów. Druga runda. Legia Warszawa, Omonia Nikozja. Środa, 19:15. Najlepsi lekkoatleci oddadzą hołd wielkiemu mistrzowi. W chorzowskim kotle czarownic powalczą m.in. Ewa Swoboda, Justyna Święter-Setic, Paweł Fajdek, Piotr Lisek i Adam Kszczot. Memoriał Janusza Kusocińskiego. Wtorek, 17:35. Na sportowe emocje zaprasza PKN Orlen. Ale widać, że byłaś zdenerwowana. Tak. Nie bardzo wiem, co z tym zrobić. Przed kolejnym etapem weź tabletki Pozitivum. Pozitivum działa podwójnie. Koi nerwy i ułatwia zasypianie. Dziękuję. A najbardziej za Pozitivum. Wspaniały finał. Pozytywne zakończenie. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Przed wyjazdem obiecujemy bliskim, że wrócimy cali i zdrowi. Modele Hyundai z gamy i dbają o bezpieczeństwo i łączność, abyś spełnił obietnicę. Poznaj nowego i30 w salonach Hyundai.
to nie jest zwykła kawa. To kawa, która nie może się doczekać, żeby cię rozpieszczać. Tylko ciebie. MK Cafe Gold. Pierwsza kawa rozpieszczalna. Bolesław Szczodry! Dobry dzień! Skarbnicy dać każdemu skrzynię złota. Albo dwie. Albo trzy. I jeszcze mały gratis. Bolesław był Szczodry, a w Lidlu teraz więcej za mniej. Z kuponem Lidl Plus musy owocowo-warzywne Freszona 50% taniej. 4 w cenie 2. Kupuj więcej za mniej i oszczędzaj dzięki lidlowym cenom. Nie możecie tego przegapić. A pan ma już antenę do odbioru darmowej telewizji naziemnej? Sprawdź, jak podłączyć antenę na MUX8.pl. Bogata oferta programów naziemnej telewizji cyfrowej. Bez umowy, za darmo. Kupuj tanio w Media Expert. Telewizor LG, Smart TV, 55 cali, technologia NanoCell, sztuczna inteligencja. Zapłać teraz 1100 zł, a resztę za pół roku. Wybieram energię. Wybieram kolor. Wybieram plamoodporność. Wybieram Magnat Creative. Plamoodporną farbę do wnętrz. Dziś mi się nie chce. Dziś mi się chce! Vigor Up Fast to rozpuszczalne witaminy z dodatkiem kakaowca, guarany i yerba mate. Poczuj energię już od pierwszego zastosowania. Vigor Up Fast. Witaminy z energią. Czym zachwyci cię Mazda CX-30? Przekonasz się, kiedy poznasz ją bliżej. Imponująco wyposażona Mazda CX-30 teraz już od 743 zł netto miesięcznie. Mazda. Drive together. Po raz setny denerwuje cię ta płytka w twojej łazience. Ta jedna okropna, ciągle zerkająca na ciebie płytka. Do dnia, kiedy stwierdzasz, ty albo ona. W te wakacje spraw sobie łazienkę jak w hotelowym spa. Z przestronną kabiną prysznicową, gustowną podłogą z gresu szkliwionego i niezawodną baterią umywalkową. Zaprojektuj z nami łazienkę swoich marzeń. Sprawdź zakupy z ratami. Do 10 rat RRSO 0%. Tylko z OBI w domu jak na wakacjach. Na Lotosie tankowanie jest proste jak bułka z parówką. Kupujesz minimum 25 litrów paliwa oraz kawę i dostajesz hot doga za 1 grosz. Twoje dzieci też. Kiedy znowu tankujemy na Lotosie? Sponsorem programu jest Insert, producent programów dla firm. Sponsorem programu jest Blacho Trapez, producent systemów rynnowych Krop, oficjalny sponsor reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Witamy ponownie, czekając na rozpoczęcie drugiej serii letniego Grand Prix w Wiśle. No, czekamy z dużym zainteresowaniem, w dobrych nastrojach, bo przypomnijmy, otrzymaliśmy właśnie tutaj oficjalne potwierdzenie wyników pierwszej serii od jak zawsze niezawodnego Czesława Prudera z biura prasowego imprezy w Wiśle. Dawid Kubacki na miejscu pierwszym, na miejscu trzecim Kamil Stoch, na czwartym Piotr Żyła, na szóstym Klemens Murańka, 11 jest Tomasz Pilch, 18 Paweł Wąsek i 21 Stefan Hula. Drugie miejsce oczywiście tam rozdziela Polaków w czołówce, rewelacyjnie skaczący tutaj w pierwszej serii Timi Zajc. Najdłuższy skok tej pierwszej serii 133,5 metra. Siedmiu wspaniałych mamy w tej drugiej finałowej serii w pierwszej dziesiątce. Natomiast czterech Polaków, trzech Austriaków, dwóch Słoweńców i Szwajcar. I jeden Szwajcar, czyli Kylian Peyer, brązowy medalista Mistrzostw Świata, który jest za Piotrem Żyłą na piątym miejscu. Stefan Hula, to on pierwszy z naszych się zaprezentuje, jest 21. Będzie kończył pierwszą dziesiątkę listy startowej i nowej serii. Giga Jelar, to on zyskał na dyskwalifikacji swojego kolegi, a więc na pewnym nieszczęściu za
za niedozwolony kostium. Jan Bombek, rewelacja piątku, został zdyskwalifikowany. Druh za Drucha lekko wskoczył Żiga Jelar, bohater ostatniego konkursu na śniegu. Drugie miejsce Billehammer za Kamilem Stochem. Trzeci był tam zresztą Timi Zajca, więc takie było polsko-słoweńskie podium w Lillehammer. Jeszcze wtedy wydawało się, że Row R zostanie dokończony. 13. belka startowa. A więc mamy wydłużony w porównaniu do pierwszej serii rozbieg. Rozpocznie wszystko właśnie Żiga Jelar. Rozpoczynał Timi Zajc pierwszą i skończył na drugim miejscu. Co to będzie znaczyło dla Żigi Jelara? No nie prezentuje się to tak fenomenalnie Jelar, żeby mógł dokonać tu jakichś cudów, ale pozwólmy mu skoczyć. Wieje pod nart. Dobra prędkość na progu. No i skoczył za punkt K reprezentant Słowenii. 122 metry. Pierwsza odległość finałowej serii. Cały czas zastanawiamy się, jak tam może być w czołówce. Czy Kamil mógłby jeszcze zagrozić Dawidowi? 9,5 punktu straty. No wszystko jest możliwe, nie wszystko jednakowo prawdopodobne. Jelar teraz naturalnie, ponieważ jedyny skoczył, prowadzi. 13. platforma startowa, podwyższony nieco rozbieg. Andreas Schuller ze Szwajcarii. Szwajcarzy w komplecie, całą czwórką awansowali dzisiaj do serii finałowej. 114 metrów nie dało oglądanemu Schullerowi 29 miejsce. Popatrzmy na jego drugi skok. No ładny, wylądowany wydaje się gdzieś tuż za punktem K. I myślę, że trenerzy mogą być zadowoleni z jego dzisiejszej dyspozycji. 122,5, a znacznie dalej niż w pierwszej serii. Chociaż wiatr no, nie pomagał mu tutaj, było niemal zupełnie bezwietrznie. Także z uznaniem trzeba spojrzeć na ten skok reprezentanta Szwajcarii, który przed rokiem był tutaj w Wiśle podczas letniego Grand Prix 47, w 2018 41, wczoraj 36, a zatem jest progres. Dzisiaj już w czołowej 30, na razie obejmuje prowadzenie, a zatem będzie co najmniej 29. Taka cisza w powietrzu, czy to jest cisza przed burzą? Czarne chmury nad skoczem imienia Adama Małysza, pułkownik Krzysztof Dowgirt się przypomina. Tymczasem Dawid Ziegel, 28 po pierwszej serii. Ale to nie był dobry skok Niemca. W tej pierwszej uzyskał 110,5 metra. Teraz dalej o 4, 114,5. Ale nie pozostawił jakiegoś nadzwyczajnego wrażenia. Cieszymy się, że wrócił ten mistrz świata juniorów sprzed 4 lat, który tutaj do Wisły przyjeżdżał i w 2016, i w 2018 roku. Teraz Ziegel trzeci, a więc zamyka stawkę. Robin Pedersen z Norwegii. Bardzo szybko, sprawnie przebiega ten konkurs. Chcą tutaj organizatorzy zdążyć go rozegrać przed nadciągającą, być może burzą. Bo tak jak Przemek wspomniał, gromadzą się tutaj czarne chmury. 117,5 metrów, pół metra Norwega w pierwszym skoku. Teraz też ląduje przed punktem K. Pedersen tutaj w tym roku nie zachwyca. Był 22 wczoraj, 21 w prologu, teraz tylko 115 metrów. Wiatr wiejący z tyłu, około 0,2 metra na sekundę, więc ta bonifikata z tego tytułu nie będzie zbyt wielka. Aleksander Sztekl nie za bardzo zadowolony. No, przyjechał tu tylko z trójką swoich podopiecznych. Dzisiaj do serii finałowej awansowała dwójka. Pedersen na razie na miejscu trzecim, wyprzedza tylko Dawida Ziegela. Andreas Schuller cały czas lider. Maurice Baer, wczoraj 10. Wczoraj dobrze skakał, 124, 125 metrów. Dzisiaj krócej było. Wieje z tyłu skoczni. 118 metrów, aby wyprzedzić lidera. Ponad 115. Ale chyba niewystarczająco daleko, aby objąć prowadzenie. 116,5 metra. Morica Bera, 17,5 punktu u trzech sędziów, dwóch dało 17. 4,8 punktu będzie miał doliczonego za wiatr z tyłu i jest Maurice Baer na trzecim miejscu. Schiller, Żiga Jelar, Baer.
No a już szybko miejsce na belce startowej zajął kolejny uczestnik konkursu, Wojtek Sztursa z Czech. Wczoraj na miejscu 23, dzisiaj 25 na półmetku rywalizacji. No ale to był krótki skok. Wylądowany nie tylko przed punktem K, ale także przed 115 metrem. Wiatry z tyłu, 0,4 metra na sekundę w plecy. Będzie więc bonifikata około 5-punktowa, 110,5 metra zaledwie odległość. I to jak na razie najkrótszy skok tej serii finałowej. Albo mi się zdaje, albo coś już tam zaczęło kropić. A skoro pada, to się śpieszmy. A jak się śpieszymy, to Simon Ammann. Wczoraj piąty, ale ta piąta pozycja dla Szwajcarów zarezerwowana, bo po pierwszej serii Kilian Payer piąty. A Simon Ammann, wielka klasa, musi teraz ruszyć mimo deszczu. Z tyłu wieje, wystarczy 116,5 metra. Zobaczymy, czy to był wystarczająco długi skok. Nie, zabrakło 2 metrów, 114,5 metra Simona Ammanna, który, jak przypominałem, 11 lat temu wygrał cykl letniego Grand Prix, ale w Wiśle nigdy w lecie nie wygrał. 16,5, 17. Sędziowie zwykle mają pretensje do lądowania u Simiego Ammanna. Jest w tej chwili czwarty, wciąż na czele Andreas Schüller, a więc dla Szwajcarii coś przyjemnego. 19-letni Norweg Sander Vossan Eriksen, wicemistrz świata juniorów, wczoraj w czołowej dziesiątce na miejscu 8. I dzisiaj po pierwszym skoku 23. Popatrzmy zatem na drugą próbę Norwega. Wiatr cały czas niesprzyjający, wiejący z tyłu. No i Norweg stosunkowo nieźle poradził sobie w tych warunkach po kilku słabszych skokach, wylądowanych zdecydowanie przed punktem K. Jemu do tej czerwonej linii zabrakło tylko 1,5 metra. No ale też i wiatr miał nieco słabszy. W tej chwili uśredniony wskaźnik pokazuje tylko 0,1 metra na sekundę wiatru wiejącego z tyłu. A zatem ta bonifikata nie będzie wielka z tego tytułu. Mimo wszystko jednak nota 218,8 punktu jest o 0,6 lepsza od Andreasa Schullera i to Eriksen zostaje nowym liderem. W tej chwili przestało padać, a więc litościwe niebiosa. Wladimir Zografski na naszych ekranach, 22 po pierwszej serii i wiatr pod narty. I Zografski to wykorzystał, bo skok wydaje się w okolicach punktu K, że nawet troszkę dalej, 121 metrów Zografskiego. Zresztą ta 22 pozycja to jest wyraźny postęp, bo przypomnijmy, że on był 41 wczoraj, a w piątek w prologu 32, więc coś drgnęło, można powiedzieć. 121 metrów i Wladimir Zografski obejmuje prowadzenie z przewagą 6,2 punktu nad Eriksenem. Warunki wietrzne nieco lepsze, jak widzimy teraz lekko podnarty. No i cieszymy się, bo może zrekompensuje to Stefanowi Huli te niekorzystne warunki, jakie miał podczas pierwszego skoku. Stefan Hula już na rozbiegu, jest Polak w powietrzu. Niesiony tutaj dopingiem kibiców, skacze ładnie, ponad 120 metrów. A zatem po tej pierwszej dziesiątce w serii finałowej on powinien być liderem. 123,5 metra to najdłuższy jak na razie skok tej serii finałowej. Uśredniony pomiar wiatru pokazuje, że prawie tego wiatru nie było. To jest 0,01 metra na sekundę. Lądowanie telemarkiem, noty niezłe, 18 punktów od 4 sędziów, jeden dał 17,5, łączna 230,5 punktu. Stefan Hula prowadzi po 1/3 serii finałowej. 10 oddało swoje skoki. Przypomnijmy klasyfikację. Stefan Hula przed Wladimirem Zografskim i Sanderem Fossanem Eriksenem. Wojtek Sztursa zamyka tę pierwszą dziesiątkę listy startowej. W drugiej zobaczymy dwóch Polaków, Pawła Wąska, który był 18 po pierwszej serii, no i Tomka Pilcha, który był 11. Jeszcze raz Stefan Hula na naszych ekranach. Ja
jak on skakał w tę mroźną noc w Pjongczangu 2018 na skoczni normalnej. Był w życiowej formie, był o krok od olimpijskiego medalu. Gdyby nie ten najdłuższy konkurs, to pewnie medal byłby. Ponieważ deszcz tutaj zrosił ze skok, nie było konieczności, aby go polewać w przerwie po pierwszej grupie zawodników. A zatem szybko kontynuujemy zawody. Wiktor Polaszek już na belce startowej. Wiktor Polaszek, młody, zdolny, tak długo o nim mówiono, kiedy zdobył tytuł Mistrza Świata Juniorów w 2017 roku w Park City. Warunki trudniejsze, bo wieje z tyłu. Ale on sobie nieźle z nimi poradził. Bo punkt K za jego plecami, piętami i tyłami nad 124 metry. Najdłuższy ze skoków, które w tej finałowej serii oglądaliśmy. Czy to oznacza pierwsze miejsce dla Wiktora Polaszka? Punkt dodany za warunki. I mamy lidera. 232,8. O 2,3 punktu wyprzedza Stefana Hulę. Niezbyt długo więc Stefan Hula stał w tym miejscu dla aktualnego lidera. A tu już miejsce na belce zajmuje Gregor Schlierenzauer. 13-krotnie w swojej karierze wygrywał zawody letniego Grand Prix. A zatem najwięcej równo z Adamem Małyszem, który także ma 13 zwycięstw. Jest już zielone światło. I dzisiaj po pierwszym skoku doświadczony reprezentant Austrii na miejscu 19. 89 km na godzinę to jego prędkość. No, trącił gdzieś tam tyłami nart tę czerwoną linię na zeskoku. Nie wyprzedzi więc Wiktora Polaszka. To jest 120,5 metra. Bo warunki, w których startował, były podobne do tych, które miał Czech. To zaledwie 0,1 metra na sekundę wiatr wiejący z tyłu. Niezłe noty, 18. Nawet na pierwszym stanowisku sędzia francuski 18,5 punktu. No i powinien być trzeci za Polaszkiem i za Stefanem Hulą. Tak też się dzieje. Nota Szwajcara 228,6 punktu. Paweł Wąsek, skoczek z Wisły, 18 po pierwszej serii. Wspominałem o tym jego czwartym miejscu podczas letniego Grand Prix w 2019 roku w Hakubie. Dwa razy startował w Mistrzostwach Świata Juniorów, był w pierwszej dziesiątce. Wieje mu lekko z tyłu. W okolicach punktu K wylądował 21-letni skoczek z Wisły, 120,5 metra. Wiatr niemal ucichł przy jego skoku. 0,4 punktu dodane. Osiemnastki u trzech sędziów. I na trzecim miejscu Paweł Wąsek. Polaszek, Stefan Hula i Paweł Wąsek. Pierwsza trójka tak się w tej chwili przedstawia. Jan Herl tymczasem już czeka na zielone światło. 121,5 metra skoczka austriackiego w pierwszej próbie. Wczoraj Herl na miejscu 25, ale on tutaj w Wiśle w listopadzie ubiegłego roku na inauguracji zimy był 12. Ładny skok, wylądowany poza punktem K. Przy lekko tylko niesprzyjającym wietrze. Poczekamy, czy jeszcze nie będzie jakiejś korekty, jeśli chodzi o ten uśredniony pomiar wiatru. Odległość 123,5 metra. Jest drobna korekta. Jest 0,01 metra na sekundę pod narty, a zatem tutaj nie będzie tych punktów ani dodanych praktycznie, ani odjętych. 123,5 metra. Czy to wystarczy, aby wyprzedzić Wiktora Polaszka? Wydaje się, że tak. Miał dość dużą nad nim przewagę po pierwszym skoku. No i tę przewagę zdołał utrzymać. Jan Herl zatem nowym liderem. Numer 23 to numer Czestmira Koziszka. 16 miejsce po pierwszej serii. Dla tego skoczka to niezła pozycja. Wieje pod nart. Dobry skok Czecha. W pierwszej serii skoczył 122,5 metra. A teraz dokładnie powtarza tę odległość. A więc duża regularność. A jak z warunkami? Wtedy miał 2,6 punktu odjętego. Teraz też odjęcie na poziomie 2 punktów. W podobnych warunkach taka sama odległość i na trzecim miejscu
w tej chwili Czesław Koziszek za swoim kolegą Wiktorem Polaszkiem. Na czele Jan Herl. Polacy za nimi. Czwarty Stefan Hula, piąty Paweł Wąsek. A na rozbiegu już kolejny ze Szwajcarów Gregor Deschwanden. 119 metrów w bardzo niekorzystnych warunkach w pierwszej serii. Dały mu 15 lokatę. Teraz te warunki znacznie lepsze. Wiatr z przodu wiejący pod narty. Świetna prędkość na progu Szwajcara. No i ładny daleki skok. Będziemy mieli nowego lidera. Gregor Deschwanden, jeden z najwyższych w stawce. Kiedy on rozłoży się w powietrzu, no to ta siła nośna niesie go daleko. Wykorzystał ten wiatr pod narty i skoczył bardzo daleko. 129,5 metra. No, zobaczymy, na jak długo będzie liderem. Wczoraj Gregor Deschwanden na wysokim siódmym miejscu. 25 był w piątkowym prologu, teraz prowadzi. Nota 246,2 punktu. Znacznie tutaj odskoczył reszcie stawki. O 12,9 wyprzedza drugiego aktualnie Jana Herla. Rogi Justin. 14 po pierwszej serii. 120,5 metra Słoweńca. Coraz mocniej wieje pod narty, bo teraz musiałby uzyskać 130,5, aby objąć prowadzenie. Dobry skok. 130 metrów nie było. Ale noty wysokie po 18, 18,5 punktu. 126 metrów Słoweńca. Ten wiatr był leciutki, niewielkie odjęcie, jakby skracające ten skok o 1 metr, bo 1,9 punktu odjęcia. I Rogi Justin jest drugi. Deschwanden na pierwszym miejscu, Rogi Justin drugi ze stratą 4,9 punktu. Poprawiły się warunki, wiatr teraz sprzyja zawodnikom. Oglądany Andrzej Laniszek wyprzedzał po pierwszym skoku aktualnego lidera po dwóch skokach Gregora Deschwandena o punkt i 7 dziesiątych. Szwajcar, przypomnijmy, skoczył 129,5 metra, no a zatem jeśli będą skakać w podobnych warunkach, około 129 potrzebowałby Laniszek, aby objąć prowadzenie. I to jest niezły skok. Wszystko teraz zależy od pomiaru siły wiatru. Słoweniec ląduje na 125 metrze dokładnie, a ten wiatr, jeśli teraz uwzględnić to, co pokazuje ten uśredniony wskaźnik, miał niesprzyjający minus 0,06 metra na sekundę, a zatem będzie miał drobną bonifikatę z tego tytułu. Skoczył jednak 4,5 metra krócej od Deschwandena, no i to decyduje, że jest na miejscu drugim za Szwajcarem. Niebawem Tomasz Pilch, ale na razie jeszcze Martin Hammann. Niemiec dobrze skacze co drugi dzień na tej skoczni. Był 10 w prologu o puchar TVP Sport, a wczoraj bardziej odległa pozycja. Jest 12 po tej pierwszej serii. Zaczęło znów wiać z tyłu. To są oczywiście minimalne zmiany, ale jednak mają znaczenie. W pobliżu punktu K. 121 metrów reprezentanta Niemiec. Będzie miał dodane 2,7 punktu za ten lekko wiejący z tyłu wiatr. Czwarta pozycja Hammana. Deschwanden, Laniszek, Rogi Justin i Martin Hammann. A za chwilę trzeci z Polaków w serii finałowej, Tomasz Pilch. On będzie kończył tę drugą grupę, tę drugą dziesiątkę w drugiej części rywalizacji dzisiaj na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle. 121,5 metra i 11 lokata na półmetku. Wczoraj znakomita postawa i czwarte miejsce. No, czy zdoła wskoczyć do tej czołowej dziesiątki także i dzisiaj? Tomek Pilch już w powietrzu. Ładna sylwetka, dobry skok, ponad 125-metrowy. Ożywiły się znów tutaj trybuny pod skocznią w Wiśle. Poczekajmy na dokładny pomiar odległości. Wiatr w plecy, 0,3 metra na sekundę. Dokładnie zmierzono 124,5 metra Polakowi. Deschwanden, przypomnijmy, 5 metrów dalej. Szwajcar miał wiatr pod narty. Polak wyprzedzał po pierwszym skoku Deschwandena o 4 punkty dokładnie. No i to wystarczyło, aby objąć prowadzenie. 247,6 punktu. Tomek Pilch nowym liderem o punkt i 4 dziesiąte przed Szwajcarem. Jak to się powtarza? Przed początkiem drugiej dziesiątki listy startowej prowadził Stefan Hula. Przed początkiem pierwszej dziesiątki prowadzi Tomasz Pilch.
A zatem jeżeli nie będzie niespodzianek, będziemy mieli dzisiaj całą siódemkę Polaków w czołowej 20 tych zawodów, bo widzimy jak na razie Paweł Wąsek, dzisiaj najsłabszy z biało-czerwonych, na miejscu aktualnie 10, czyli skończy najprawdopodobniej ten konkurs na miejscu 20. Jakie będą mieli warunki ci najlepsi w pierwszej serii? Jeszcze raz patrzymy na Tomka Pilcha i zastanawiamy się. W tej pierwszej serii nie byli do końca ukontentowani, bo pamiętamy, dmuchało z tyłu. Wczoraj z kolei też w pierwszej serii mieli te trudniejsze właśnie warunki. A tu czterech Polaków. Klemens Murańka pierwszy z nich, szósty po pierwszej. Potem Piotr Żyła czwarty. Kamil Stoch trzeci i pierwszy Dawid Kubacki. A teraz Peter Prewc. To on rozpoczyna tą trzecią dziesiątkę, czołową dziesiątkę po pierwszej serii. Trzecią dziesiątkę listy startowej. Znów jest lekki powiew z tyłu. Ależ piękny skok Prewca. Wygrywał tu w 2014 roku. 127 metrów. Druga jak dotąd odległość drugiej serii. Ale sędziowie się troszkę chyba przyczepili do lądowania, do jego stylu, bo dali 16,5-17. Punkt dodany za wiatr z tyłu. I czy wyprzedził? Nie! 2,2 punktu i jest trzeci, bo przegrywa nie tylko z Tomaszem Pilchem, ale też z Gregorem Deschwandenem, Peter Prewc. A zatem Paweł Wąsek, dzisiaj Tomasz Pilch, ten 19-latek z Wisły, będzie w czołowej dziesiątce tych zawodów. Tymczasem Filip Aschenwald, reprezentant Austrii, jego stać cały czas na dalekie skoki. Dzisiaj dziewiąty po pierwszej części konkursu, 123,5 metra. Ładny skok, ponad 125-metrowy. Wiatry z tyłu, 0,2 metra na sekundę, prawie 0,3 metra na sekundę będzie miał, więc dodanych ponad 3 punkty. Wysokie noty za styl po 18,5 punktu, bo też piękny był to stylowo skok, wylądowany telemarkiem. No i 127 metrów, to powoduje, że Filip Aschenwald powinien teraz objąć prowadzenie, wyprzedzić Tomasza Pilcha. Poczekajmy na potwierdzenie, tak, 254,3 punktu, pierwsza nota powyżej 250 punktów. I znów mamy taką sytuację, że Austriacy na pewno będą prowadzili jeszcze po skokach dwóch zawodników, to Austriacy. Najmłodszy z nich, Dawid Hagen, urodzony w 2002 roku, ósmy po pierwszej serii, skoczył 127 metrów. Jakie ma teraz warunki? Wieje lekko z tyłu, ale chyba podobne warunki do tych, w których skakał Filip Aschenwald. Zaświeciło słońce. Osiągnął punkt K, ale skoczył Hagen krócej od Aschenwalda. 122,5 metra. Osiemnaście punktów będzie miał dodanych 4,4 punktu za warunki wieczne. I to daje Hagenowi czwartą pozycję. Aschenwald, Tomek Pilch, Deschwanden, Hagen. A zatem pnie się w górę, jeśli chodzi o wyniki tego konkursu, Tomasz Pilch. A teraz ostatni już z Austriaków w serii finałowej, Daniel Huber. Skakał z niskim, trzecim numerem, bo on wczoraj nie zdobył punktów, był poza 30. Dzisiaj skakał na początku, kiedy te warunki wietrzne były nieco lepsze. Teraz wiatry wiejące z tyłu, no i potrzebuje 127,5 metra, aby wyprzedzić swojego rodaka Aschenwalda. Nie ma tej odległości, ląduje przed 125 metrem. Daniel Huber, to nie był zły skok, bo towarzyszył mu wiatr w plecy z siłą 0,3 metra na sekundę. A zatem będzie miał tutaj około 4-punktową bonifikatę. Odległość 122,5 metra, to jednak 4,5 metra krócej od Aschenwalda, którego po pierwszym skoku wyprzedzało 2,1 punktu. No i oczywiście to nie wystarczyło, aby teraz także utrzymać nad nim przewagę. Trzecia lokata, bo Tomek Pilch jest od niego 0,2 punktu lepszy. Austriacy wzięli go w kleszcze, mówiąc żartobliwie. Sześciu zostało, czterech z nich to Polacy. Klemens Murańka. Na Klemensa szalenie liczymy, bo wydaje się być w naprawdę dobrej formie, niegdyś wicemistrz świata juniorów.
Wieje lekko z tyłu. Szósty po pierwszej kolejce. Punktka osiągnął. Jak tam było z innymi sprawami, to chyba już trzeci zawodnik z rzędu, który skacze 122,5 metra, jakby się umówili. Tyle skoczył Hagen, tyle skoczył Huber i teraz Clemens. Sędziowie mieli zastrzeżenia do tego lądowania, stąd dwóch z nich dało noty 16, 16,5 punktu. Szóste miejsce Clemensa Murańki w związku z tym wciąż Aschenwald przed Tomaszem Pilchem. No i pozostała nam już tylko piątka, za chwilę Kilian Peyer, dzisiaj najlepszy ze Szwajcarów. Po świetnym pierwszym skoku przy tylnym wietrze na odległość 125,5 metra. Brązowy medalista ostatnich mistrzostw świata, to była wielka wówczas niespodzianka. Kilian Peyer, znakomity ten poprzedni sezon zimowy. On tutaj w Wiśle był już kiedyś piąty podczas letniego Grand Prix, to było dwa lata temu. Dobre wyjście z progu, spokojny lot. No i daleki. W wykonaniu Peyera pięknie wykończony telemarkiem. Powinny być wysokie noty za styl. Jaki był wiatr podczas jego skoku? Około 0,2 metra na sekundę wiejący z tyłu. Podobne więc warunki jak podczas jego pierwszej próby. No i podobna też odległość. Wtedy pół metra dalej, teraz 125 metrów. Czy to wystarczy do objęcia prowadzenia? Noty 18, 18,5, bo piękny stylowo był to skok skoczka ze Szwajcarii. No i teraz zobaczmy, jak głęboko napełni się ta klepsydra. No aż po brzegi, o 0,7 punktu lepiej od Filipa Aschenwalda. Kilian Peyer zatem prowadzi, no i będzie dzisiaj co najmniej piąty. A więc czyżby powtórzenie wczorajszego wyczynu Ammana? Czterech zostało, trzech Polaków kontra Timi Zajc, Piotrek Żyła. Mówią o nim nieobliczalny, ale w klasyfikacjach po konkursie się jednak jakoś mieści. Piotr Żyła. Piękny skok Piotra. Ponad 125 metrów. Będzie miał dodane punkty za wiatr. Z tyłu wysokie noty. Pojawiły się 19. 129 metrów Piotra Żyły. Nie ma wątpliwości. Piotrek musi teraz objąć prowadzenie. 3.19 wśród sędziów i zasłużone gratulacje dla naszych trenerów, no ale przede wszystkim dla Piotra. 263,6, 8,6 punktu przewagi nad brązowym medalistą Mistrzostw Świata, też brązowy medalista, notabene tylko dwa lata wcześniej. Emocje rosną, bo już na belce startowej pojawił się Kamil Soch, zwycięzca piątkowego prologu. Wczoraj szósty po pierwszym skoku, ale znakomity drugi, 136 metrów. Czy będzie w stanie powtórzyć to dzisiaj? Wiatr niesprzyjający. Kamil Soch już w powietrzu. Ładnie, ładnie, daleko, poza 125 metr. No, podobny skok do tego Piotra Żyły, który skakał przed nim. 129 osiągnął Piotr Żyła, 128 teraz Kamil Soch. On wyprzedzał o dwa punkty po pierwszej serii Piotrka. Teraz miał 0,2 metra na sekundę wiatr wiejący z tyłu, a więc bardziej niekorzystne warunki od swojego kolegi z reprezentacji. Skoczył metr krócej. No i czy to wystarczy, aby objąć prowadzenie? Noty za styl, jak zawsze u Kamila, bardzo wysokie. 4, 5, 19. No i tymi notami wyprzedza teraz Piotra Żyły o dwa punkty. Kamil Soch liderem, Piotr Żyła drugi. A pozostała nam już na rozbiegu tylko dwójka. Timi Zajc i Dawid Kubacki. Czy Słoweniec włączy się dzisiaj do tej rywalizacji o miejsce na podium? No, skakał jako pierwszy, otwierał ten konkurs, ale w pierwszej serii skoczył najdalej. 133,5 metra. Wtedy wiało mu pod narty pół metra na sekundę. Czy teraz przy tym tylnym wietrze Słoweniec obroni swoją pozycję na podium? Popatrzmy. Ładny skok, ale nie tak daleki jak Polaków. A zatem będzie i za Kamilem Stochem, i za Piotrem Żyłą. On wyprzedzał Kamila wprawdzie dość znacznie o 4,4 punktu po pierwszym skoku. Teraz skacze od niego jednak o 4,5 metra krócej. Tutaj każdy metr to jest punkt i 0,8. Można to sobie przemnożyć. No i już z tego łatwego rachunku wychodzi, że nie powinien wyprzedzić Polaków. No ale poczekajmy na potwierdzenie. 0,4 metra na sekundę w plecy. Tak, 262 punkty. Łączna nota Timiego Zajca. Jest trzeci. Kamil Stoch prowadzi. Piotr Żyła drugi. No a kończył będzie tę rywalizację lider po pierwszej serii, Dawid Kubacki. Czy będziemy mieli polskie podium? Czy Dawid Kubacki wygra po raz drugi, po raz dziesiąty
w letnim Grand Prix i po raz czwarty tutaj w lecie na skoczni imienia Adama Małysza. Wiele pytań i jedna odpowiedź. Właśnie teraz mocno wieje z tyłu. 123,5 metra, ale to też konsekwencja jego dużej przewagi po pierwszej serii. Dawid Kubacki ląduje ponad 125 metrów na pewno. On może troszkę tam ma do siebie pretensje, ale wydaje mi się, tak, 127 metrów. 19 u sędziów. A więc mamy zwycięzcę, mamy całe podium. Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła znów zdominowali konkurs na skoczni imienia Adama Małysza. Dawid Kubacki wygrywa po raz czwarty tutaj w lecie, po raz dziesiąty w swojej karierze wygrywa letnie Grand Prix. Cieszy się Piotrek. Kamil, myślę, ma delikatną gorycz może za wczorajszy konkurs. Trudno powiedzieć, ja się tego tylko tak sobie domyślam. No ale my mamy wielką radość. Trzech Polaków na podium. Drugi taki przypadek w historii. Wczoraj, przypomnijmy, kolejność była taka. Pierwszy Dawid Kubacki, drugi Kamil Stoch, trzeci Piotr Żyła. No a dzisiaj dokładnie taka sama. Siódmy raz dopiero w historii rozgrywania letniego Grand Prix. To przecież 27. edycja. Zdarza się, że podium zajmują zawodnicy z jednego kraju. Byli to Finowie w 2000 w Hakubie, Austriacy w 2008 w Einsiedeln, Niemcy w 2013 w Courchevel. No i przed rokiem dwukrotnie Japończycy, którzy wykorzystali też trochę słabszą obsadę konkursów w Hakubie i oni tam zdominowali te zawody, zajmując w komplecie miejsca na podium. Potwierdzenie rezultatów. Pozostali nasi reprezentanci na miejscu siódmym. Tomasz Pilch tuż za czołową dziesiątką, na miejscu jedenastym Klemens Murańka, 19 Stefan Hulaj, 20 Paweł Wąsek. No to posłuchajmy komentarzy w studiu. Maciej Kurzajewski, jego goście wspaniali, a my wrócimy na dekoracje. No to się nazywa polska dominacja na skoczni imienia Adama Małysza podczas letniego Grand Prix w skokach narciarskich na Igielicie. Wczoraj Kubacki, Stoch, Żyła i dzisiaj Kubacki, Stoch i Żyła. Panie Adamie. No cóż, no szkoda, że się troszkę nie powymieniali, ale z drugiej strony no fajnie, że po raz kolejny nasi zawodnicy stanęli na wszystkich podium i że jesteśmy naprawdę w tym momencie w tak wysokiej dyspozycji. Fajnie by było tę pozycję utrzymać do końca zimy, tej, która przed nami. Już wczoraj Michał Doleżal powiedział: wyniki sobotniego konkursu pokazują, że idziemy w dobrą stronę wszyscy. No zgadza się, bo też obserwujemy pozostałych zawodników. Tomek Pil to jest już taki rasowy skoczek w tej chwili, ale i Klimek Murańka skacze coraz lepiej i na bardzo dobrym poziomie Paweł Wąsek. Także mamy jeszcze Kubę Wolnego, który no, troszeczkę słabszy okres ma w tej chwili, ale na zimę będzie gotowy do skakania na wysokim poziomie. Maćka Kota, który przecież może na nowo zacząć skakać, to jest doświadczony zawodnik, nigdy nie wiadomo, kiedy tam odpali mu. Także mamy szerszą grupę zawodników. No i panowie, to jest pytanie, czy to już jest koniec letniego skakania, czy jednak ktoś zainspirowany tym, czego dokonali organizatorzy zawodów w Wiśle, powie, no momencik, to może byśmy też się dołączyli do tego cyklu. Myślę, że nie, że raczej już wszyscy odpuścili mimo wszystko i to jest koniec Grand Prix, zostały jeszcze Puchar Kontynentalny i Fiskapy. Posłuchajmy zwycięzcy dzisiejszego i wczorajszego konkursu, Dawida Kubackiego, Aleksander Roy obok niego. Panie Dawidzie, po pierwsze gratulacje, a po drugie pytanie może trochę dyskusyjne. Było dzisiaj trudniej niż wczoraj, czy łatwiej? Dziękuję bardzo. Znaczy na pewno zawody stały na wysokim poziomie. No myślę, że ta rywalizacja się kibicom podobała. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że znowu stanę na tym najwyższym stopniu podium. No i cóż, tylko się cieszyć. Nie żal trochę, że ten sezon już się kończy? Bardzo wymagający i intensywny? Bardzo wymagający i intensywny, zwłaszcza wczorajsza pogoda. No ale no cóż, takie mamy warunki. Na pewno szkoda tego, że tych konkursów nie ma więcej, bo myślę, że każdy z nas będzie miał taki głód skakania po tych konkursach. No ale musimy poczekać do zimy. Króciutko o warunkach. Dzisiaj było zdecydowanie chyba spokojniej niż wczoraj. Też mi się tak wydaje, chociaż no nie widziałem, jak te warunki się zmieniały. Dziękuję bardzo. Dzięki.
Głód skakania nie został zaspokojony pomimo tych dwóch zwycięstw, jak słyszeliśmy z ust Dawida Kubackiego. On chciałby więcej, no trudno mu się dziwić. Jeśli się jest w formie, to na pewno chce się skakać i zdobywać te trofea, także gdzieś tam na pewno Dawid nie jest zaspokojony w 100%, ale chyba najbardziej zaspokojonych z pozostałych zawodników, bo dwa razy wygrał. Czterech zawodników z pierwszej dziesiątki Pucharu Świata poprzedniego sezonu, dziewięciu z pierwszej dwudziestki, ale to w niczym nie umniejsza całego sukcesu, szanowni państwo, tego, co wydarzyło się podczas tego weekendu w Wiśle. W prologu o Puchar TVP Sport, zwycięstwo Kamila Stocha, później, czyli w sobotę i dzisiaj, polskie podium, w całości polskie podium, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła. Rozstajemy się z widzami programu Pierwszego Telewizji Polskiej, ale zostajemy, szanowni państwo. Halo, włączymy się ze studiem TVP Sport. Jesteśmy obecni. Dobry wieczór, czy dzień dobry, jak kto woli. Rafał Patyra jest tam na miejscu, bo przecież o 25 przedmeczowe studio Ligi Mistrzów PSG kontra Bayern Monachium i wszyscy będziemy trzymać kciuki za Roberta Lewandowskiego. Nasze studio w TVP Sport ruszy rzeczywiście dopiero o godzinie 20, natomiast goście są pod parą już teraz, a to są znakomite postacie. Jerzy Dudek, zwycięzca piłkarskiej Ligi Mistrzów w 2005 roku. Matko jedyna, wydawałoby się, że to wczoraj, a to jednak czas trochę leci. Tak jest. Dzień dobry. Sebastian Mila, który Ligi Mistrzów jeszcze nie wygrał. Ale oglądałem mecz Jurka wtedy. Oglądał, to prawda. I Robert Podolski, który oglądał Sebastiana, który oglądał tamten finał. Ja kibicowałem Sebastianowi, który kibicował Jurkowi. Bardzo byśmy chcieli cieszyć się tak samo jak wtedy w 2005 roku. Pamiętamy Stambuł, pamiętamy ten finał, którego bohaterem był Polak bezsprzecznie, nie zaprzeczaj, nie wypada. I liczymy na to, że historia się powtórzy, o tyle, że dzisiaj Polak też będzie bohaterem tego finału Ligi Mistrzów, bo szansa, umówmy się, duża jest, prawda? Tak, jest absolutnie duża szansa, tym bardziej, że Robert już ma doświadczenia z wcześniejszych lat. Co prawda ten finał się nie udał, też wygrał Bayern Monachium, ale on wtedy reprezentował Borussię Dortmund, więc na bazie tych doświadczeń pewnie, które mam nadzieję pomogą, jest duża szansa. Złość, a jak znam Roberta, to pewnie nawet wściekłość, bo to wygranie Ligi Mistrzów jest taką piłkarską obsesją Roberta i kolegów z Bayernu zresztą też. No to gdzieś tam w nich tkwi, być może pozwoli wydobyć takie pokłady, których na co dzień nie potrafiliby wydobyć, nie potrafiliby się do nich dokopać. Zdecydowanie, a przede wszystkim w tej drużynie to też jakoś wielu piłkarzy, którzy zdobyli te trofeum, ich nie ma, jest tylko czterech, więc tak naprawdę są również głodni jak i drużyna Paris Saint-Germain. No ja jestem ciekawy. Robert strzela kiedy chce, o której chce i gdzie chce, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie. Ja mu mocno kibicuję. To tak samo jak Robert, tyle że Podoliński, jeśli chodzi o typy. Strzela jak chce i kiedy chce, podobno dzisiaj strzela na PSG. Mam nadzieję, że Robert Lewandowski będzie strzelał celniej niż ja ostatnio z typami zwycięzców. Także trzymamy kciuki zwłaszcza za Roberta. W finale Ligi Europy niespecjalnie dzisiaj powiodło typowanie. Pomidor w takim razie to zostawiamy. Jeszcze jedną kwestię poruszymy, jeśli dacie nam, drodzy panowie, jeszcze półtorej minutki. Czy Robert Lewandowski pobije osiągnięcie Cristiano Ronaldo z sezonu 13-14. Przypominam, Portugalczyk strzelił wtedy w jednym sezonie Ligi Mistrzów 17 bramek. Robert ma teraz 15. Już pomijam fakt, że rozegrał mniej spotkań, bo wtedy grano oczywiście pełne dwumecze w ćwierćfinale i w półfinale. Jest na to szansa? Waszym zdaniem musiałby strzelić dwie bramki w finale, bądź też więcej. Ja myślę, że jest duża szansa, co by mogło świadczyć o tym, że ten finał będzie przepiękny. Nie mniej udany jak ten mój w 2005 roku. Ludzie porównują go do Cristiano czy do Messiego. Dzisiaj jest absolutnie wyżej niż oni. Jest szansa. Wracamy do Wisły w takim razie, bo znamy za chwilkę dekoracja. My zapraszamy o godzinie 20 do TVP Sport. Przypominamy. My do tego zaproszenia się dołączamy. Oczywiście Adam Małysz, komu będzie dzisiaj kibicował, to chyba jest oczywiste, ale opowie o tym po ceremonii dekoracji, polskiej ceremonii dekoracji naszych zwycięzców, bohaterów letniego Grand Prix w skokach narciarskich na Igielicie. Zielone tło ze skoku skoczni imienia Adama Małysza i trzech polskich bohaterów. Nieobliczalny Piotr Żyła. No, ale komputer stwierdził, że dzisiaj był po prostu trzeci. Wczoraj trzeci, dzisiaj trzeci. Zadowolony, pełen energii. Piotr Żyła staje po raz kolejny, chyba po raz piąty już w karierze, na podium podczas letnich zawodów tutaj na tej skoczni. Kamil Stoch dziś ponownie drugi. Wczoraj oddał ten kapitalny 136-metrowy skok, zapierający dech w piersiach. Dzisiaj też pięknie skakał. Może odrobinę zabrakło szczęścia w tej pierwszej serii do warunków. Za to wczoraj lało, no a dzisiaj świeci słońce. Słońce zaświeciło też dla biało-czerwonych. Oto trzeci z naszych muszkieterów, Dawid Kubacki.
Dla niego to już jest 10. wygrana w historii letniego Grand Prix. Goni zatem Kamila Stocha, Schlierenzauera i Małysza. Kamil Stoch 11 wygranych, Schlierenzauer i Małysz po 13. Zastanawialiśmy się przed tymi zawodami, czy to Kamil nie dogoni prowadzących Schlierenzauera i Adama Małysza. Tu jednak na razie Dawid uczynił największy postęp. 10. wygrana, 5 razy był drugi, dwukrotnie trzeci, w sumie 17. podium Dawida Kubackiego. A dla Kamila Stocha to już 25. podium w historii letniego Grand Prix rozgrywanego po raz 27. Polacy klasą dla siebie w tych zawodach. Warto oczywiście chwalić również innych. Prezes Apoloniusz Steiner teraz wręcza nagrodę i bukiet słoneczników przy tym zachodzącym słońcu Dawidowi Kubackiemu. Kamil wyjedzie z Wisły z nagrodą TVP Sport w prologu, tę w piątek. Zdobył w pięknym stylu, a to dyrektor zawodów tutaj w Wiśle. Andrzej Wąsowicz, niezwykle oddany skokom narciarskim. To, że ta impreza się udała, że tak dobre tutaj są recenzje, to także oczywiście w dużej mierze jego zasługa. Trójka Polaków na podium, bardzo miły widok. 7. taki przypadek, tak jak mówiłem, w historii letniego Grand Prix. Po raz drugi za sprawą Polaków. No, wykorzystaliśmy to, że startowaliśmy tu w najmocniejszym składzie, a nie wszyscy rywale przysłali te najmocniejsze składy, no ale to przecież nieobecni nie mają racji. Liczą się ci, którzy są, którzy walczą i ten wynik przejdzie do historii. Hymn Polski. Dla wszystkich trzech. Dla nas wszystkich. Nasza wielka trójka. My żegnamy widzów programu pierwszego. Za chwilę wiadomości, a po nich finał Ligi Mistrzów. A u nas w TVP Sport naturalnie studio Maciej Kurzejewski i jego goście. My dziękujemy bardzo. Ze stanowiska komentatorskiego żegnają się Stanisław Snopek i Przemysław Babiarz. Do usłyszenia za chwilę studio w TVP Sport. Sponsorem programu był Insert, producent programów dla firm. Sponsorem programu był Blacho Trapez, producent systemów rynnowych Krop, oficjalny sponsor reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Silne wzdęcia to także silny dyskomfort. Sięgnij po Espumisan Max. Espumisan Max to zwiększona dawka symetikonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości jest usuwany z organizmu. Espumisan Max. Ulga na silne wzdęcia. Lexus. Stop smog. Go hybrid. To nie jest zwykła kawa. To kawa, która nie może się doczekać, żeby cię rozpieszczać. Tylko ciebie. MK Cafe Gold. Pierwsza kawa rozpieszczalna. Funduszowy pakiet antywirusowy wspiera firmy w trudnej sytuacji. Dopłaty do wynagrodzeń dały nam bezpieczeństwo. Zespół zachował pracę. Nasza cała załoga znów pracuje pełną parą.
Projekt e-recepta pomaga wszystkim. Mam swoje leki bez wizyty w przychodni. A ten system monitoruje ciążę. Zdalnie. To jest coś. Co poza troską o bezpieczeństwo łączy te rozwiązania? Powstały dzięki funduszom europejskim, jak wiele innych, równie przydatnych w czasie pandemii. Korzystaj. Bezprzewodowy odkurzacz Philips SpeedPro Max Aqua. Jednocześnie odkurza i myje podłogę. Philips z najdłuższym czasem pracy w trybie turbo pozwoli posprzątać cały dom z najwyższą mocą. Philips SpeedPro Max Aqua. Innovation and you. Philips. Fiat 125P. Zbuduj model kultowego kanciaka w skali 1 do 8. Instrukcje krok po kroku w zeszytach kolekcji. Numer pierwszy tylko 4,99. Już w kioskach i w internecie. De Agostini. Nie było spalonego? Hej, coś nowego? Tak. Knoppers baton orzeszki ziemne. I Knoppers baton kokosowy. Yeah! Teraz nowość. Knoppers baton orzeszki ziemne z chrupiącymi orzeszkami ziemnymi i Knoppers baton kokosowy z drobnymi wiórkami kokosowymi. Po prostu spróbuj. Dla takich chwil się żyje. Zostawiasz świat za sobą. Wybierasz drogę, której nikt nie zna. Poznajesz nowe miejsca. Dopiero wtedy odkrywasz, kim naprawdę jesteś. RAV4. Imponujący. Niedościgniony. Zmierz się z prostatą. Kapsułka Prostamolu Uno dziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i ułatwia oddawanie moczu. Prostamol Uno. Męska rzecz. Męski lek. Wejdź na www.prostamol.pl i sprawdź, czy rozrost prostaty może dotyczyć także Ciebie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nieważne, czy jest mały, średni czy duży, ważne, że Cię potrzebuje. Zadbaj o ogród z Widaronem. Widaron. Ochrona i dekoracja drewna. Czym zachwyci Cię Mazda CX-30? Przekonasz się, kiedy poznasz ją bliżej. Imponująco wyposażona Mazda CX-30 teraz już od 743 zł netto miesięcznie. Mazda. Drive together. Mike, help! Help yourself! I'm gonna need you to back Black! Empower yourself! Złota Loteria Black. Odbierz dwa nowe Porsche od Mike'a Tysona i podróże na jego walki do USA. You got it. Kupuj tanio w Media Expert. Telewizor LG, Smart TV, 55 cali, technologia NanoCell, sztuczna inteligencja. Zapłać teraz 1100 zł, a resztę za pół roku. Ale na naszym to nie pójdzie. A na lepszym to i nauka by lepiej szła. Może na Allegro mają. Mają. Jeżeli najważniejsze to dobrze rozegrać naukę, na Allegro mają HP Pavilion Gaming ze słuchawkami na raty 0, RRSO 0%. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Sponsorem programu jest Insert, producent programów dla firm. Sponsorem programu jest Blacho Trapez, producent systemów rynnowych Krop, oficjalny sponsor reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Mamy sukces sportowy i mamy sukces organizacyjny. To był niezwykły, wyjątkowy weekend ze skokami narciarskimi w Wiśle. Wiśle, która jako jedyna ostała się w kalendarzu letniego Grand Prix w skokach narciarskich, ale jak już organizujemy tutaj zawody, to one pod tym względem organizacyjnym są przygotowane perfekcyjnie, ale też sportowo to wszystko zagrało od pierwszego dnia. Ktoś powie, nie było kwalifikacji. Nie było, ale był prolog o puchar TVP Sport i świetnie to się już w piątek ułożyło dla nas, bo po ten puchar sięgnął Kamil Stoch, a w sobotę i dzisiaj to było marzenie. Wczoraj to pierwsze całe polskie podium w letnim cyklu, dzisiaj powtórka z tej radości. Potwierdzenie jakby tego, co się wczoraj wydarzyło, także tym bardziej utrwaliło nas to w tym, że w dobrym kierunku idziemy i no gdzieś tam na pewno nie mamy czego się bać przed tą zimą, bo by było tak jak teraz. Oczywiście niczego nie da się przewidzieć i to trzeba wziąć pod uwagę, ale na pewno to jest potwierdzenie tego, że ten trening, który trenerzy przeprowadzają, skutkuje. 3 miesiące do zimy to jest dużo czy mało czasu, panie Apoloniusz? No to nie jest dużo czasu, ale wszystko jest od początku do końca realizowane, także nie ma żadnych opóźnień, nie ma wyprzedzeń, więc te skoki wyglądają tak stabilnie i to u całej grupy.
że a już szczególnie u tej doświadczonej czołówki, że tutaj myślę, że oni tylko dopracują jeszcze te pewne elementy. Natomiast z tą formą nic się nie stanie. Myślę, że ona jeszcze pójdzie do góry, tak jak Doleżal mówi, że tam każdy ma jeszcze coś do dopracowania, ale widać spokój, pewność siebie i taką rasowość w tym skakaniu od samego progu do zakończenia skoku. Lądowanie. To jak zawodnik ląduje, to też świadczy, na jakim etapie jest szkolenia. Oni lądują pewnie, płynnie, od niechcenia. I wtedy to z telemarkiem, prawda? I to wtedy świadczy o tym, że oni są świetnie wskakani już, świetnie przygotowani. A ta przerwa, ten lockdown, który był, mimo że prowadzili trening, ale w warunkach domowych, to im tylko pomogło, bo jednak musieli w tym domu być i odpoczęli więcej niż gdyby byli przyciskani tym treningiem od samego początku. Kiedy już lądują, zwycięsko lądują, daleko, no to wtedy z radością mówią nam o swoich doznaniach. Tak było w przypadku dwukrotnego zwycięzcy tutaj w Wiśle, Dawida Kubackiego, a teraz posłuchajmy Kamila Stocha w rozmowie z Aleksandrem Rojem. Panie Kamilu, patrząc na pana radość, na te uśmiechy, wypada mi chyba tylko i wyłącznie pogratulować pięknego końca sezonu, bardzo, bardzo wyczerpującego i intensywnego. A dziękuję bardzo. Tak, to był w sumie najkrótszy i najdłuższy sezon w mojej karierze, sezon startowy. W sumie mieliśmy dwa weekendy, bo pierwszy i ostatni. A poza tym uważam, że weekend był bardzo dobry. Atmosfera była naprawdę super, jak na warunki, w których przyszło nam rywalizować, w których przyszło nam w tym momencie żyć. Super, że te zawody się odbyły, super, że mieliśmy okazję rywalizować i że byli też kibice, to dla nas też ważne. To wyglądało trochę jakbyście nacisnęli przycisk replay, ale z pana perspektywy te skoki były dzisiaj lepsze niż wczoraj? Nie, z mojej perspektywy dzisiaj było trochę gorzej, trochę zabrakło mi już świeżości, ale na tym etapie sezonu letniego, przygotowań do zimy, to jest normalne, że gdzieś w pewnym momencie przy mocnym treningu, gdzie pojawia się już sytuacja, w której muszę oddawać skoki czysto techniczne, czyli że wszystko musi technicznie zagrać, gdzieś brakuje trochę siły. Ale poza tym weekend jak najbardziej na plus. Nie mam absolutnie do siebie żadnych pretensji, bo dwa razy drugie miejsce jest naprawdę niesamowite. Dawid latem jest niepokonany, także tutaj nawet nie marzyłem o tym, że uda mi się wygrać. Ale przypomnę, kto zdobył puchar TVP Sport. No to kolekcjonuję takich rzeczy, których nie mam. Prawda? To był najważniejszy puchar w mojej karierze i cieszę się, że udało mi się go zdobyć. Mówiąc trochę tak poważniej, kończy się ten sezon, kończy się też ta próba dla organizatorów. Pana wrażenia po tym konkursie, po tych konkursach są takie, że można być optymistą, jeżeli chodzi o sezon zimowy. Uda się w tych warunkach rozegrać te zawody zimowego Pucharu Świata? Mam taką nadzieję. Nie? Z tej perspektywy, czyli zawodnika stojącego tutaj i teraz, nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało za te kilka miesięcy. Żywię nadzieję, że wszystko się jakoś ułoży, że uda się opanować całą tą sytuację i przede wszystkim będziemy mogli jako społeczność czuć się bezpiecznie i każdy będzie mógł po prostu wykonywać to, co umie najlepiej. I tego panu życzę. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Dziękuję. My też mamy taką nadzieję, panie Kamilu, i raz jeszcze gratulacje dla pana za te osiągnięcia tego weekendu. Puchar TVP Sport przyjęty z radością, jak słyszeliśmy po raz kolejny, i oczywiście te dwa drugie miejsca w zawodach letniego Grand Prix. Wisła stanęła na wysokości zadania. Wisła pokazała, że można rozgrywać zawody w skokach narciarskich w reżimie sanitarnym. Na wysokości zadania stanęli też nasi zawodnicy, dwukrotnie wskakując w komplecie na podium. Na jakim etapie przygotowań do zimy są nasi panowie w tej chwili? Bo wspominał o tym Kamil Stoch, mówił, jak mam czysto technicznie skakać, to tej świeżości potrafi brakować w pewnym momencie. Można powiedzieć, że w połowie, dlatego że jakby nie było, mamy koniec sierpnia. Oni w kwietniu zaczęli, w listopadzie zaczynamy zimowe jakby przy konkursy. I to jest taka jakby połówka troszkę, ale z drugiej strony wszyscy wiemy doskonale, że lato jest takim okresem przygotowawczym mimo wszystko do tej zimy, bo to jest sport zimowy, więc wszyscy głównie przygotowują się do zimy. Ale jeśli to przygotowanie, ciężkie przygotowanie, bo często dużo cięższe treningi niż zwykle, powodują, że zawodnicy dalej są w tak wysokiej formie jak nasi zawodnicy. I potrafią tak skakać jak Kamil Stoch, to chyba jest najpiękniejszy skok tego weekendu, te 136 metrów. Myślę, że to był najlepszy skok
w ogóle latem Kamila, jeśli chodzi o ten sezon przynajmniej. I to, co Kamil powiedział, że trochę zabrakło siły, to ze względu na trening, który przeprowadzają. I oni nic nie odpuszczali. Po prostu te ostatnie tutaj dwa dni czy trzy dni już był ten trening lżejszy. Ale tak to normalnie podchodzą, mają przygotowany program, cały cykl do zimy. I oni to muszą wykonać. Nie da się czegoś wykonać na półgwiska czy w pewnym momencie odpuścić, bo mamy zawody. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa. Takie zwycięstwa, takie triumfy zostają w głowach. No jasne, że zostają i budzą troszkę konsternację u rywali, prawda? Także ci, którzy tutaj nie byli, nie startowali, to troszeczkę teraz mają to myślenie zaburzone, bo oni tam zostali, że na pewno żałują, że nie byli, bo tu już stąd na pewno mają informację, że tu jest wszystko bezpiecznie, że nie było się czego być może bać, że to nie było jakieś wielkie ryzyko, skoro każdy tutaj się pilnuje, tak wszystko zostało zorganizowane, że nie było jakiegoś zagrożenia. I tak to rzeczywiście wygląda i takie jest powszechne tutaj odczucie. Także ci, którzy nie startowali jeszcze w tym sezonie, to troszeczkę na tym stracili. Dawid Kubacki, raz jeszcze dwukrotny triumfator tego bardzo krótkiego letniego sezonu. Wielkie brawa dla Dawida Kubackiego. Szanowni Państwo, rozstajemy się z widzami TVP Sport. Bardzo dziękujemy, że od piątku byli Państwo z nami. Adam Małysz, Apoloniusz Steiner i Maciej Kurzajewski. Oczywiście wspólnie zapraszamy Państwa na przedmeczowe studio przed finałem Ligi Mistrzów od 20:05 w TVP Sport, a od 20:55 sam mecz w Jedynce. No to panowie, typujcie wynik, bo komu kibicujecie, to o to nie pytam. No ja bym chciał, żeby było 2-1 lub 3-1 dla Bayernu. Na pewno, bo kibicuję Bayernowi. Dziękuję bardzo, panie Apoloniuszu. No Piotrek Żyła dał 9-1, a ja dam 3-0 dla Bayernu. Oby dzisiaj wszyscy oglądali wielką radość Roberta Lewandowskiego. Tego życzymy naszemu piłkarzowi. A za moment sportowy wieczór, na który też Państwa zapraszamy do TVP Sport. Bardzo dziękujemy, do zobaczenia. Fantastyczny weekend za nami w Wiśle. Do widzenia.